Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam nowe osoby. Dzisiejszy wykład Boże Narodzenie, czyli Żłobek Bogów, będzie taki dosyć nietypowy, bo za Żłobek Bogów uznałem nie tylko fakt, że na każdą religię, która obecnie istnieje, no, składały się inne, dawniejsze wierzenia. W zasadzie ciężko wymienić religię, która by była oryginalna, która by nie czerpała z dawniejszych wierzeń. To jest w zasadzie niemożliwe i nawet w historii ciężko znaleźć taką religię, tak? Która by była taka rdzenna, pierwotna. Tak? Zawsze dalej, gdzieś w głębi znajdujemy jeszcze starsze korzenie wpływów, które już później giną jakby w mrokach niepiśmiennej historii, albo raczej prehistorii. Natomiast w tytule tego wykładu chciałem nawiązać nie tylko do faktu właśnie tego złożenia się różnych rzeczy na Boże Narodzenie i ogólnie na mit o narodzinach Boga, czy też boskiego Herosa, czy też półboga, który jest bardzo częsty w wielu kulturach i ma bardzo wiele różnych odmian. Nawet w tej samej religii często ma różne odmiany. W chrześcijaństwie też tak jest. No, widzimy duże różnice pomiędzy protestantyzmem a katolicyzmem, prawda? W katolicyzmie Jezus jest rzeczywiście Bogiem. Natomiast w wielu odmianach protestantyzmu w sumie w większości jest no, jakby bardziej prorokiem, Synem Bożym, jakimś wyjątkowym prorokiem, ale raczej nie Bogiem, prawda? No i właśnie obok tego chciałbym tu też poruszyć rzecz, która jest dla mnie niezmiernie istotna i która mnie często denerwuje. To znaczy to, że na bazie krytyki religii często też powstają bzdury. To znaczy krytyka religii jest bardzo cenna, ale właśnie w tym takim obnażaniu prawdziwej historii chrześcijaństwa bardzo wiele publicystów i bardzo wiele takich, no nie wiem, źródeł popularnych dopuszcza się całkowitych absurdów, które niekiedy są równie absurdalne jak same wierzenia. Tak? Najgorsze jest to, że często niektórzy racjonaliści, ateiści, nie wiem, humaniści świeccy nawiązują do tego, łącząc to jakby ze swoją poniekąd słuszną krytyką, jak najbardziej, ale no, biorąc jakby inspirację z bardzo złych, niesprawdzonych źródeł, no, w zasadzie czynią swoją krytykę zupełnie bezwartościową. Tak? No, bo każdy człowiek, który się interesuje religioznawstwem, tudzież historią, widzi, że to są absurdy. Tak? No i to, o tym też chciałbym powiedzieć. I do tego zainspirowało mnie to, co się wczoraj działo w Warszawie. Nie wiem, jak to przebiegało, ale mam nadzieję, że dobrze. Co się działo? Znaczy, no wczoraj warszawiacy też poruszali podobny temat, tylko że jakby głównym osią tego tematu był pierwszy film z serii Zeitgeist. Zeitgeist to jest taki ruch społeczny, który robi filmy i tak dalej, który wierzy w teorie spiskowe i którego materiały są zrobione tak całkiem atrakcyjnie, całkiem fajnie, tak propagandowo. Może za bardzo propagandowo, ale no dobrze, dobrze od strony technicznej. Natomiast no, często w materiałach Zeitgeistu, obok rzeczy całkiem słusznych, pozytywnych, tak, no, pojawiają się rzeczy zupełnie absurdalne. Tak? I pierwsza jakby część filmu Zeitgeist mówi właśnie między innymi o Bożym Narodzeniu. Tak? Stara się wyłożyć jakąś genezę Jezusa, skąd się w ogóle wziął Jezus, mit o Jezusie. I robi to w tak absurdalny sposób, że właśnie chciałem do tego na początku nawiązać. Ale zanim jeszcze do tego nawiążę, powiem tylko no, rzeczy takie naprawdę oczywiste, których każda osoba, nawet wielu katolików, no, się trzyma a propos Bożego Narodzenia. Całkiem fajną informację znalazłem niedawno na serwisie jakiegoś klasztoru marionitów, bodajże, nie? Którzy też stwierdzili, że Boże Narodzenie jest tylko mitem, że nie jest związane wcale z rzeczywistym narodzeniem Jezusa Chrystusa dla nich, tak? Tak użyli takiego sformułowania, no tylko jest przedłużeniem rzymskich świąt niezwyciężonego słońca, tak? Które były związane z kultem słońca, po części z mitraizmem. No i faktem jest oczywiście, że kiedy słońce jest najsłabsze, czyli w trakcie przesilenia zimowego, kiedy dni są najkrótsze, a noce są najdłuższe, kiedy słońce jest najniżej nad horyzontem podczas swojej wędrówki, tak jest, no to wtedy wiele kultur na całym świecie no, czciło święto odrodzenia słońca, tak? Przełamywało jakby ten lęk przed tym, że słońce w ogóle zgaśnie, tak? Że zapanuje wieczna noc. No i oczywiście słońce było dla wielu kultur i cywilizacji istotą boską, tak? Słońce było czczone powszechnie na całym świecie.
I nawet Juliusz Cezar zwracał na to uwagę, opisując barbarzyńców jako takich, którzy przeważnie czczą księżyc albo słońce, tak? Czyli te bóstwa solarne. I to był niejako standard barbarzyńców, który w sumie Rzymianie akceptowali, bo oni też czcili słońce i księżyc. Tylko że rzymski politeizm był już no, bardzo rozwiniętym politeizmem, przypominał dzisiejszy hinduizm, tak? Czyli te pierwotne bóstwa zostały zastąpione mnóstwem kolejnych warstw. Tak? I na przykład pierwotny Helios, Bóg Słońca, przestał być istotny jako Bóg ważny dla panteonu rzymskiego i ważnym Bogiem stał się Apollo, który jakby oderwał się od tego Słońca, tak? I stał się no, takim w cudzysłowie zwykłym Bogiem, antropomorficznym, mającym bardzo wiele różnych jakby zdolności, patronatów nad różnymi rzeczami, nad sztuką, ale też nad zsyłaniem zaraz, tak? Tak? Rzymianie wierzyli, że jak kogoś dotknęła zaraza, to Grecy też zresztą, no to była to sprawka Apolla, który za coś się gniewał. No i oczywiście takiego gniewu Apolla bali się szczególnie, tak? No bo jakby masowe wymieranie wojska w trakcie kampanii wojennej było bardzo przykre. I od tego zaczyna się no już stosunkowo wczesny tekst greko-rzymski, w tym momencie grecki, czyli Iliada Homera. No też pokazuje w pewnym momencie sytuację, kiedy obóz Achajów jest przeklęty, tak? I trapi ich zaraza, tak? Umierają. I jak po prostu tej zarazie zapobiec? Wiadomo, że sprawcą jest Apollo, który karze Achajów za coś tam, jest niezadowolony, tak? No ale jak widzimy, Apollo jako to bóstwo idące w starożytnej Grecji, później w starożytnym Rzymie, od bóstw solarnych, takich jak Helios, no w takich historiach jak piękna epika Homera, no oderwało się całkowicie od swojego słonecznego znaczenia. To samo mamy w hinduizmie, gdzie też mamy bóstwa solarne. Głównym bóstwem solarnym jest Wisznu, tak? Który w Indiach jest czczony jako jeden z głównych bogów Trimurti. No dobrze, więc w Indiach mieliśmy podobną historię jak z Apollem, tak? Pierwotnym takim bóstwem solarnym był Wisznu, a jeszcze bardziej pierwotny był Surya, tak? Wisznu był aspektem Surii i też no później pojawiły się mity zawarte m.in. w Ramajanie i w Mahabharacie o awatarach Wisznu, z których najbardziej popularne awatary były te najbardziej antropomorficzne, tak? Czyli Krishna i Rama. Mahabharata jest o Krishnie, a Ramayana jest o Ramie, jak nazwa wskazuje, opowieść o Ramie. To są określenia mówiące, to znaczy to są słowa, które coś znaczą. No, Wisznu to był po prostu przydomek Suri, jako lśniący, blask, coś w tym stylu. Tak samo jak Shiva był przydomkiem Rudry, jako groźny. Tak? I później te przydomki stawały się właściwymi bogami w ramach rozwoju tejże religii. No i ci bogowie oczywiście odchodzili od tego swojego solarnego kontekstu. Zostawały im jakieś takie elementy jak dysk słoneczny, którym miotali na polach bitew i tak dalej, ale też ich przygody, podobnie jak przygody Apolla, czy też Apollona, były już no, jakby nie do końca związane ze słońcem, tak? No i oczywiście Rzymianie już w późnym cesarstwie rzymskim, niektórzy cesarze, wielu cesarzy, na przykład Filip Arab, chcieli jakby wprowadzić silne motywy kultu słońca. One często są wiązane przez historyków i religioznawców z mitraizmem, które to wierzenia idące z Iranu były bardzo podobne do chrześcijaństwa, tak? Że w początkowej fazie wczesnochrześcijańskiej, mitraistycznej w starożytnym Rzymie ciężko często odróżnić, czy dane stanowisko należało do chrześcijan, czy do mitraistów. Tak? Symbolika, różne aspekty tych dwóch religii były bardzo zbliżone i w sumie tylko przypadek zadecydował o tym, że wygrało chrześcijaństwo. Tak? Równie dobrze mógł wygrać mitraizm, zwłaszcza że paradoksalnie obydwa kulty były popularne w armii. Tak? Jak wiemy, Konstantyn posłużył się chrześcijaństwem, żeby zyskać sobie zaufanie i poparcie armii, tak? W której akurat przynajmniej w tej bliskiej jemu części tejże armii no było już wielu chrześcijan, tak? Jako ludzi wywodzących się ze stosunkowo niskich warstw społecznych. No i pozyskując jakby to zaufanie, no wygrał jakby ruletkę o to, kto zostanie cesarzem. To kto zostanie cesarzem, to się odbywało co jakiś czas, kiedy ginęły duże dynastie, tak jak julijska czy flawijska.
I nie oznaczało to absolutnie, że Rzym upadał, bo to jest takie błędne przekonanie, że Rzym upadał. To nie jest prawda. Po prostu Rzym się miał dobrze podczas dynastii julijskiej i miał się dobrze podczas dynastii flawijskiej. Natomiast miewał się bardzo źle, kiedy dynastie się kończyły, tak? Dochodziło do przepychanek, do wojny domowej. W zasadzie już u samego początku cesarstwa była wojna domowa, prawda? Cezar musiał walczyć z innymi członkami triumviratu. Później po śmierci Cezara jego przybrany syn August też musiał walczyć, więc to nie było nic nowego, tak? I nie należy wiązać jakby upadku dynastii po tym, jak doszedł do władzy Konstantyn, z upadkiem Rzymu. Całkiem możliwe, że Gibbon ma rację, że jednak do upadku państwa rzymskiego jednak przyczyniła się nowa religia, tak? Która proponowała zupełnie inne jakby wzorce zachowania. I struktura rzymska jakby no nie zniosła takiej reformy, która polegała na wielu negatywnych zjawiskach, też takich jak stopniowo rosnąca nietolerancja religijna, która wprawdzie wcześniej się zdarzała Rzymianom czasami, ale nie była regułą. Tak? Badania pokazują, że chrześcijan wczesnych nie prześladowano tak mocno, jak to się dzisiaj przedstawia propagandowo, bo jest to wygodne. Ale faktem jest, że dużo mniej chrześcijan zginęło niż politeistów później prześladowanych przez chrześcijan. Tak, to są w ogóle niewymierne porównania. Także tutaj widzimy ten rozwój bóstw solarnych, a mówię o tym, no, żeby powiedzieć, że to święto było w Rzymie ważne tam koło roku 200, koło roku 300. Święto niezwyciężonego słońca było rzeczywiście ważne i nakładało się na starsze święto, czyli rzymskie Saturnalia, tak, które polegały na tym, że właśnie też w tym okresie przesilenia zimowego, Rzymianie odwracali się rolami, tak? Że bogaci usługiwali biednym i później też tak podczas Bożego Narodzenia w średniowieczu było coś takiego, było nawet tak zwane święto głupców, tak? Gdzie najbardziej takie, największe popychadło zostawało królem parodniowym. To były związane z tym, że Rzymianie jakby zrównywali się społecznie, tak? Życzyli sobie nawzajem wszystkiego dobrego, tak? Wieszali różne gałązki w domach i urządzali wystawne uczty, tak? Czyli obżarstwo, życzenia, miły nastrój, podawanie ręki zazwyczaj nielubianym osobom. No, znamy to, prawda? Tak, tak, dokładnie. I to trwało podobno 2 tygodnie, tak? Tak, tak, to różnie bywało. Rzymianie mieli tendencję do przedłużania świąt. Oni mogli nawet dodawać dodatkowe miesiące w roku, żeby święta trwały dłużej, co się zdarzało. Naprawdę. Saturnalia. Święto Saturna. Święto Boga Saturna. No i właśnie mówiąc jeszcze o Saturnaliach, dlaczego było tak miło? Otóż chodziło o to, że Saturn był bogiem tytanem, tak? Czyli z tej starszej warstwy bogów, których obalili nowi bogowie, bogowie olimpijscy. Tak? Rzymianie mieli jakby takie warstwowe narastanie bogów i zdawali sobie z tego sprawę. W hinduizmie jest takie same, ale nie jest ujęte no jakby w tak świadomy sposób mitologicznie. Tak? Tam nie ma jakby walki starych bogów z nowymi, tylko tak jakby płynne przepływanie jednych aspektów do drugich. Natomiast w Rzymie to było wyrażone poprzez walkę dawnych bogów z nowymi bogami. No i oczywiście nie wszyscy dawni bogowie byli tam zakuci w Hadesie, w kajdanach i tak dalej. Niektórzy cieszyli się w miarę wolnością, tylko byli po prostu odsunięci na bok. No i Saturn był właśnie jednym z takich bogów, był jakby poprzednikiem Jowisza i po prostu w trakcie tego przesilenia zimowego Rzymianie wierzyli, że wraca Saturn, tak? I przez kilka dni, czy też przez 2 tygodnie, z powrotem zaczyna rządzić świat. A Rzymianie, podobnie jak Grecy starożytni i starożytni Hindusi, również dzisiejsi Hindusi, wierzyli w wieki świata, tak? Że na początku był Złoty Wiek, później był Srebrny Wiek i tak dalej, i tak dalej. Tak samo mamy w Indiach tam Yuga Prawdy, tak? Inna Yuga, tak? Czyli taki stopniowy upadek czasów. Obecnie, zdaniem hinduistów, żyjemy w Kali Yudze, czyli w czasie Kali albo w Czarnym Wieku. Tak? Kali to jest bogini zniszczenia. No a czarny to w wielu kulturach jest kolor niepozytywny, tak? Negatywnie się wiążący dla ludzi. No więc powrót jakby króla świata, boskiego świata ze Złotego Wieku na te kilka dni w roku, czy też parę tygodni, był jednocześnie wiązany z tym, że wszyscy powinni byli się cieszyć, świętować, bo było lepiej, tak? Bo wrócił lepszy władca. No i dlatego świętowano te Boże Narodzenie. To oczywiście miało przełożenie też w wielu innych mitologiach indoeuropejskich, które miały podobny korzeń, tak? Jak tutaj, jak szukamy różnych koneksji, konotacji, to pamiętajmy, że w
wbrew temu, co sugerują takie źródła, jak właśnie ten Zeitgeist, ludzie świadomie sobie nie tworzyli religii, tak? Oni byli nieświadomi tego przepływania, tych powolnych zmian, tak? Tak samo jak katolicy dzisiaj nie są świadomi za bardzo tych wszystkich zmian dogmatów, tak? I, bo jakby byli świadomi, no to by protestowali, no jak ktoś może Bogu przebudowywać raj czy czyściec, tak? Ale oni nie są świadomi i to wszystko jakby przechodzi płynnie. Akurat tutaj jeszcze do tego katolicyzm jest i tak złym przykładem, bo on ma jakąś tam swoją strukturę, tak? Ma swojego głównego guru, czyli papieża. Większość wierzeń dawniej nie miała takich osób. Nawet dwóch. Tak. Większość wierzeń dawniej nie miała takich osób. Więc to takie stopniowe przepływanie znaczeń było dla ludzi zupełnie nieświadome. No i tutaj właśnie jak ktoś się dopatruje jakichś takich za daleko idących koneksji pomiędzy poszczególnymi religiami, no to powinien pamiętać, że te koneksje przeważnie są zupełnie nieświadome, że najczęściej nie są zapożyczone z pierwszej ręki, bo nie mamy aż tak dobrych źródeł historycznych, żeby na przykład odtworzyć, co się działo od starożytnego Egiptu, który jakoś tam wpłynął na Biblię na pewno, bo są zbieżne teksty, a do właściwego wykorzystania tych tekstów w Biblii. To nie znaczy, że ten wpływ był bezpośredni, tak? Mogło przez długie wieki, a nawet tysiąclecia coś funkcjonować w innej kulturze, w innym jakby jakimś ugrupowaniu religijnym, które przestało istnieć. Jeszcze w czasach Mahometa byli wyznawcy wierzeń staroegipskich, takie dziwne sekty, na przykład związane z Setem, tak? Czyli ogólnie, i one są ledwo znane, także ogólnie tutaj to, w jaki sposób te wpływy przechodziły z jednego ludu na drugi, z jednej cywilizacji na drugą, na pewno nie jest takie proste, jak kiedy się czyta książkę, że tutaj widzimy, że coś jest podobne do czegoś, aha, to ktoś się świadomie czegoś nauczył, świadomie coś przyjął. Nie, 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 to jest absurd, nie? Na pewno tak to przeważnie nie bywało. No czasem się zdarzało, ale bardzo, bardzo rzadko. I tutaj właśnie no, to takie płynne połączenie Saturnaliów ze świętami bóstw solarnych też mogło być zupełnie nieświadome. Teksty wczesnych chrześcijan pokazują, że oni też starali się obchodzić Boże Narodzenie, tylko po prostu, znaczy te święta przesilenia zimowego, tylko po prostu starali się to robić jakoś inaczej, po swojemu, tak? I być może ten złoty wiek przynoszony przez Saturna po prostu automatycznie związali ze swoimi wierzeniami, początkowo nawet nie zastanawiając się, jaki to de facto ma związek, tak? Po prostu starali się nadać swoją markę dawnym świętom, tak? I być może to nie był wcale ruch odgórny początkowo, tak? Bo na to wskazują niektóre jakby zapisy dziejowe. Było tak, że masą, powiedzmy, narodom nie chciało się pracować. No też, oczywiście, zazdrościli sąsiadom, tak? Też chcieli mieć wolne, też chcieli się dobrze czuć. W grudniu w ogóle nie ma pracy ogólnie na roli i wtedy jest dużo czasu. Dużo czasu wolnego na picie. Dużo czasu jest, ciągle jest, no to się narzuca. Seks i picie. Tak. Pytanie, jeżeli chodzi o taką najbardziej prawdopodobną, prawdopodobny dzień w roku urodzin Chrystusa. Nie był to grudzień, ale... Nie jest znany. Znaczy, ja czytałem takie jakby rozważania na jakimś portalu katolickim w sumie, ale takie w miarę sensowne, nie? Że, znaczy w sensie racjonalne, w tym sensie, że sam jakby tryb tych rozważań był w miarę racjonalny i one mówiły, że raczej wrzesień, tak? Bo chodziło po prostu o to, że pasterze schodzili z gór, tak? Z tymi swoimi różnymi zwierzątkami, które hodowali, tak? Wypasali. No i jako, że tam jest zapisane, że byli pasterze, tak? No to mieli być ci pasterze, więc skoro już się trzymamy, że ta opowieść ma jakieś aspekty autentyczne, to wcale nie jest pewne. No to na pewno nie mógł być to grudzień, nie mogło być pasterzy w grudniu, tak? Znaczy, że czytałam, że było rozważany jest, że najbardziej właśnie termin od wypasu, czyli od marca do września. Uh-huh. Wiadomo, nikt teraz nie, może chyba, że jakaś tam odłam, ale oficjalnie nie, na pewno nie, bo mówi się, że nie był tam po 25 grudnia. Jeszcze taką ciekawostkę, bo ostatnio kiedyś, Sebastian coś ostatnio opowiadał, więc ja sama siebie taka mądra nie jestem w tym, może w religioznawstwie, ale że podobno Boże Narodzenie jest oficjalnie obchodzone, czy w sensie, że przez papieża to od IV wieku i wcześniej nie było, pomijając oczywiście to, że były, że chrześcijaństwo było, że tak powiem, ukryciło, ale pomijając to nawet ci te grupki, dlatego, że długo wierzono w ponowne przyjście Jezusa, szybkie. No tak, oczywiście. Że nie, teraz oczywiście też jest to, że będzie koniec świata kiedyś, ale wtedy wierzono, że jakoś nie przywiązywano wagi 300, chyba nie, 30 któryś rok sobór
W każdym razie gdzieś tak od IV wieku jest to uznane oficjalnie święto do obchodzenia. No tak, oczywiście. Ja jeszcze chciałem nawet o tym wspomnieć później. Ale jeszcze jedna rzecz, że w ogóle urodziny nie były obchodzone przez pierwszych chrześcijan, tak? I na bazie tego, jak w ogóle są przedstawione urodziny w Biblii, tak? A zwykle są przedstawiane bardzo źle. To znaczy na zasadzie, że sami Żydzi nie obchodzą urodzin żadnych, niczyich, bo to po prostu nie jest ich święto. Natomiast jest przedstawione, jak jacyś źli pogańscy władcy, źli w świetle Biblii, robią jakieś straszne, okrutne rzeczy właśnie na cześć w trakcie swoich urodzin, tak? Czyli z tego można wynieść wniosek, że urodziny raczej miały złą konotację u Żydów i u pierwszych chrześcijan, tak? Czyli tutaj jakby sam zwyczaj obchodzenia urodzin Jezusa, no nie jest wcale tak oczywisty z punktu widzenia tej kultury wczesnochrześcijańskiej, tak? Że to było coś pozytywnego. To raczej powinno im się wiązać no, z konkurencją, czyli z politeizmem, tak? Także to już sam fakt obchodzenia urodzin jest też jakby wpływem prawdopodobnie politeistycznym. No i wiemy oczywiście, że Kościół przecież zaproponował imieniny, czyli obchodzenie święta patronów, świętych patronów. No tak, 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 tak. Czyli to jakby był ten jakby ten zastępczy rytuał, który miał zamiast urodzin być. Także tutaj pojawienie się kwestii urodzin Boga nie jest wcale takie oczywiste. No i tutaj zanim przejdę dalej do wywodów dalszych, no to powiem jeszcze raz krótko, że wszystkie mity indoeuropejskie niosą w sobie resztki jakichś wspólnych wierzeń dawniejszych, tak? Znajdujemy to w Indiach, znajdujemy to w mitach nordyckich, znajdujemy to w mitach słowiańskich, greckich, rzymskich i tak dalej, czyli wszystkich ludów indoeuropejskich. Mamy pewne podobne aspekty, podobne warstwy tych mitów. Jednocześnie widzimy, że czym się różnią na przykład mity indyjskie od mitów greckich, tak? Widać na przykład, że Hindusi przechodzili przez Mezopotamię, tak? I z Mezopotamii wzięli sporą garść mitów semickich albo nawet sumeryjskich, tak? Które nie występują w starożytnej Grecji. Ale to też nie jest takie proste, bo ogólnie grupa języków i ludów indoeuropejskich jest najbliżej ze wszystkich grup spokrewniona z Semitami, tak? To kiedyś byli kuzyni, byliśmy kiedyś kuzynami, tylko bardzo, bardzo dawno temu, tak? Ale Arab jest bliższym kuzynem genetycznie, czy też jeśli chodzi o historię języka, bo ta genetyka mogła się zmienić. To są też ludy podbite, które przyjęły później język arabski czy grecki na przykład. Tak? To nie muszą być genetycznie Grecy, tak? No więc istnieje prawdopodobnie jakiś rdzeń kulturowy wspólny dla ludów semickich i dla ludów indoeuropejskich, czyli wspólny zarówno dla Akadów, Babilończyków, jak i dla Greków i starożytnych Rzymian, tak? Czyli tutaj też wcale nie jest tak, że to koniecznie muszą być rzeczy zapożyczone, tak? Że coś musiało zostać zapożyczone z Babilonii, bo niektóre rzeczy po prostu mogły istnieć niezależnie również w kulturze indoeuropejskiej, tylko być oczywiście inaczej rozwijane, tak? No i to oczywiście wywołuje mnóstwo zamieszania i takiej naiwnej wiary właśnie w teorie spiskowe, czyli że ktoś świadomie coś tam ukartował w danych wierzeniach. To jest praktycznie niemożliwe. Nawet jak ktoś chciał stworzyć jakąś konkretną religię, to jak pokazuje historia i wciąż powstające na naszych oczach religie, zwłaszcza w Indiach, zazwyczaj taka religia zaraz po śmierci ojca założyciela, czy to nazywał się prorokiem, czy to nazywał się Bogiem, czy awatarem, czy kim bądź, staje się czymś zupełnie innym, tak? Po prostu ludzie to dalej rozwijają i zwłaszcza w początkowym okresie takie wierzenia są narażone na bardzo wiele gwałtownych zmian, czasem odwracających całkowicie sens tejże religii. Także mówienie o jakimś świadomym kreowaniu zarówno wpływów jednej religii na drugą, jak i samych religii w historii jest mało sensowne. Tak? No nie ma absolutnie żadnych faktów socjologicznych na potwierdzenie czegoś takiego. Nie? No i tutaj chciałbym powiedzieć o Zeitgeistie jako takim przerywniku. Czego bym chciał, żebyśmy unikali, tudzież umieli jakby rozróżnić. Na przykład no, Zeitgeist właśnie pokazuje historię Jezusa, i uznaje, że historia Jezusa, urodzin Jezusa jest tożsama z wieloma innymi bóstwami, tak? Na przykład z Horusem, który ponoć urodził się też według Zeitgeista z dziewicy, ponoć też był ukrzyżowany, ponoć też był ochrzczony, ponoć też miał 12 uczniów. Wszystko to jest nieprawdą. Otóż Izyda nie była dziewicą, w ogóle nie wiadomo skąd taki pomysł, że ona była dziewicą, nie wiadomo skąd pomysł, że w ogóle
Horus był ukrzyżowany, tak? Nic takiego nie miało miejsca. W ogóle ukrzyżowanie to jest bardzo rzadka sprawa. To raczej Rzymianie wymyślili krzyżowanie. Ewentualnie zdarzało się też w Persji, tak? Taki rodzaj kary. I to wszystko. Koniec, kropka. Tego typu jakby zdarzenia pokazują, że jakby to powiedzieć, no naginanie faktów. Oczywiście 12 uczniów to też jest nieprawda. Co mogę jeszcze powiedzieć? No czasem rzeczywiście dwunastka się często pojawia w różnych tam opowieściach, historiach i tak dalej, ale to wcale nie na zasadzie, że ktoś miał na myśli, że czegoś jest 12, tak? Tylko to jak my, używając systemu dziesiętnego, mówimy, że były tam dziesiątki ludzi, albo setki ludzi, albo tysiące ludzi, nie? No to ktoś, kto używa systemu dwunastkowego, no to mówi, że były tam szóstki ludzi, dwunastki ludzi, dwudziestki, czwórki ludzi, tak? Kopy ludzi. Kopy ludzi, tuziny, nie? Kopa ludzi. I tak dalej. No i to jest naturalne. Także po prostu jak ktoś stwierdza, że tych ludzi było tak średnio dużo, no to wtedy mówi, że było ich 12, tak? Jak mówi, że ich było bardzo mało, ale nie jeden, no to mówi trzech, tak? Czyli pół szóstki, tak? Czyli ćwierć tuzina, nie? Po prostu. To samo widzimy w Indiach, gdzie też później dodano tych 10 awatarów, ale ogólnie ulubioną liczbą Hindusów jest ósemka, tak? Wszystkiego u nich jest 8. Oni uwielbiają ósemki i uwielbiają szesnastki. I to nie jest żadna tajemnica. Też był system dwunastkowy, tylko że po prostu jak masz dni tygodnia, to masz 6 dni plus jeden dodany, tak? To tak się liczy. Ogólnie oni też się posługiwali systemem dwunastkowym głównie. Natomiast Hindusi się na przykład posługiwali systemem przeważnie szesnastkowym, tudzież ósemkowym, zależy jak mówisz. No i wtedy mamy, że w hinduskich mitach się pojawia, że było ich 16, tak? Albo kilka szesnastek, plus 8. No tak, no, ogólnie Hindusi wymyślili system binarny, dwójkowy, prawda? I później ten system binarny został przeniesiony na grunt arabski, którzy to Arabowie go dalej rozwijali. No więc tak, no więc właśnie mamy w tym zeitgeistie taką informację, że Horus właśnie przeżył takie rzeczy. No i później się pojawia to samo z Krishną, że Krishna był też ponoć zrodzony z dziewicy Devaki, też był ponoć ukrzyżowany, też ponoć zmartwychwstał. No to jest absurd, tak? Bo najstarszy zapis o przygodach Kriszny, który znamy, pochodzi z eposu Mahabharata, który stwarza ten problem, że był pisany w latach 1200 przed naszą erą do 1200 po naszej erze. Czyli tworzenie tego eposu, który zresztą jest spójny, bardzo piękny, co jest dużym sukcesem Hindusów, jakichś autorów, trwało 2400 lat, tak? Niektórzy indolodzy starają się to zawęzić, no nie wiem, do 800 lat, to już jest duży sukces, no ale nadal mówimy o całych epokach, tak? Ja osobiście uważam, że fragmenty o Krishnie są najnowszymi elementami tego eposu, czyli mogą pochodzić na wiele wieków po chrześcijaństwie. Wiadomo, że pierwsi chrześcijanie się pojawiali w Indiach no koło już III wieku naszej ery, jeszcze przed Konstantynem Wielkim, tak? A po Konstantynie powstały tam całkiem spore gminy chrześcijańskie, tak? Które funkcjonowały. Jak ktoś się powołuje na Krishnę, że jest jakieś podobieństwo, że Krishna wpłynął na chrześcijaństwo czy coś tam, to po pierwsze rzeczywiście są opowieści o dzieciństwie Krishny, tak? Jak Krishna był małym berbeciem, które są dużo późniejsze, mają zupełnie inny charakter niż opowieści chrześcijańskie, bo są bardzo optymistyczne. No, Krishna nie miał zostać męczennikiem, tak? To w ogóle nie miał zostać ukrzyżowany, nie został ukrzyżowany, także tutaj w ogóle nie ma jakby tej takiej nutki nostalgii, tak? Która się musi pojawiać siłą rzeczy w mitach o dzieciństwie Jezusa chrześcijańskich, takich późnych jak kolędy chociażby, nie? One mają w sobie często jakiś element smutku, tragizmu, no? Bo matka przecież mówi swojemu dzieciątku ze smutkiem, prawda, o czymś tam. Są przedstawienia na obrazach, że jest Matka Boska, niesie Jezuska i Jezusek karmi ptaszka swoją krwią, tak? Prawda? Czyli no, jest coś takiego, że już to dzieciństwo nawiązuje do późniejszej ofiary. Oczywiście w przypadku Kriszny nic takiego nie istnieje, tak? Nie został zrodzony z dziewicy, Devaka nie była dziewicą, nie został ukrzyżowany, tak? On po prostu się upił razem z resztą swojego wojska, czy tam swoich dworzan i po prostu zginął z ran odniesionych podczas pijackiej bijatyki. A bijatyka była stąd, że tam przeklął ich jakiś rishi, ale to było wymyślone przez Krishnę, on to zaakceptował, no bo w końcu był awatarem i kiedyś musiał odejść, tak?
kiedy już wypełnił swoje zadanie. Więc to nie było nic dziwnego, że on zginął, chciał zginąć, nie? Jest nawet taka ładna scena, jak on po prostu umiera sobie ze spokojem. Absolutnie nie cierpiał, nie był ukrzyżowany według mitów indyjskich. Nie było w tym żadnego tragizmu i nie w niebo wstąpił, tak? Po prostu był awatarem, więc nie miał po co czegoś takiego robić. W ogóle w Indiach nie ma nieba, do którego się wstępuje. Więc Zeitgeist, jakby krytykując te mity, znaczy krytykując, no pokazując takie ostre, nieznoszące sprzeciwu konotacje, no dokonuje ogromnych nadużyć. Innym nadużyciem w Zeitgeistie jest na przykład powołanie się na mity dionizyjskie, tak? I to jest fakt, że rzeczywiście mity dionizyjskie miały ogromny wpływ na chrześcijaństwo, co zresztą zauważali politeiści krytykujący chrześcijaństwo, nie? Oni sami zauważali w swoich pismach, które znamy przez to, że krytykował je na przykład Augustyn czy Orygenes, czyli jakby z drugiej ręki je znamy i oni się powoływali na to, co krytykują, tak? Ale dzięki temu no, znamy to, co zarzucali chrześcijaństwu politeiści, tak? No i politeiści między innymi zarzucali chrześcijaństwu to, że ono w sumie jest plagiatem, tak? Że nie ma w nim nic nowego, tylko jest jakieś dziwne wypaczenie na przykład wierzeń dionizyjskich, tak? Że przecież my też pijemy wino, my też robimy wspólną ofiarę, my też wierzymy, że Dionizos, czy też Orfeusz umarł za nasze grzechy, tak? W zależności od odmiany dionizyjskich wierzeń. W brutalny sposób Orfeusz został rozszarpany przez bachantki. Nie przypomina to krzyża, prawda, bycie rozszarpanym przez kobiety. Oczywiście tutaj w Zeitgeistie od razu Dionizos został ukrzyżowany, tak? Pojawia się taka informacja, że też całkowita zbieżność, tak? Chociaż chodzi raczej o jego syna i nie ma to nic wspólnego z ukrzyżowaniem. No i po prostu pokazana jest nagle figurka, ciach, nie? Że tam ukrzyżowany Dionizos, wszystko jasne, tak? Tylko oczywiście jak się zobaczy w sieci tą figurkę, ja już ją wiele lat temu sprawdzałem, bo jako historyk sztuki nie spotkałem się z czymś takim, no to ona jest oczywiście plagiatem, nie? Większość naukowców stwierdza, że to jest plagiat, tak? Że nie mogła powstać z starożytności. Powstała na jej temat tylko jedna praca, która broni jej autentyczności bardzo podejrzanego naukowca, nie? A tutaj się to pojawia jako fakt. No i później Zeitgeist oczywiście stwierdza, że krzyż jest symbolem krzyża zodiakalnego i stwierdza, że starożytni we wszystkich cywilizacjach w zasadzie zawsze dzielili miesiąc na 12 miesięcy, no i tutaj wiadomo, że krzyż, bo tu są 3, tam są 3, tu są 3, tu są 3, prawda? Więc 12, tak jak nasz zegarek, nie? Podzielony trójka, szóstka, dwunastka, dziewiątka, tak? Na takich liniach. No i super, tylko nawet starożytni Rzymianie przecież nie mieli 12 miesięcy i doskonale wiemy, jak oni dodawali te miesiące, że im w końcu wyszło 12, tak? Te miesiące nie były regularne, tak? Tak jak mówiłem, pojawiały się miesiące specjalnie świąteczne. I ogólnie, no, jakby, no, Rzymianie mieli totalny chaos czasowy i jakby, no, zobaczenie w ogóle kalendarza, który by przypominał współczesne, no, koło zerowego wieku naszej ery, tudzież pierwszego wieku naszej ery, jest niemożliwym zadaniem, bo chyba nic takiego nie istniało, tak, tego typu kalendarz. Oczywiście każda cywilizacja miała swój własny kalendarz, do dzisiaj istnieje wiele kalendarzy, prawda? Jest na przykład kalendarz hinduski, tak? Do dzisiaj używany przez hinduistów. December to jest 10, tak a propos. No. 10 miesięcy. No więc na bazie tego, że krzyż przedziela kalendarz zodiakalny, który jest czymś nowym, no, twórcy Zeitgeista doszli do wniosku, że on ma związek właśnie z astrologią, tak? Że ogólnie krzyż jest symbolem astrologicznym. Nie symbolem solarnym, na co od biedy można się zgodzić, że symbolizował w wielu kulturach Słońce, bo to jest prawda akurat, tylko że jest symbolem astrologicznym. No i później ciągną takie bajania, na przykład, że gwiazda na wschodzie, która się pojawiła tym trzem magom, no to była, to był oczywiście Syriusz i trzej królowie też symbolizują, no, gwiazdy, które się tam zbliżają do Syriusza w jakimś tam układzie, nie wiem, czy tam wchodzą w coś tam ze Słońcem. No i oczywiście sam zodiak, gdzie to się wszystko działo, to oczywiście jest znak dziewicy zodiakalny, tak? Panna, dziewica, no więc Matka Boska, nie? I wszystko jasne i to robią ludzie, którzy niby krytykują wierzenia chrześcijańskie, tak? Oczywiście to jest totalna bzdura, bo rzeczywiście opowieść o trzech magach jest interesująca i może po prostu pokazywać wpływ mitraizmu na historię o Bożym Narodzeniu, tak? Że trzej magowie, no magowie byli w Iranie, tak? W dzisiejszym, czyli w Persji. No i to, że w ogóle nadano taką wagę temu, nie? Że no, no bo w sumie, no co z tego, tak? No jaki ma to wpływ w ogóle na całą historię, tak? Więc tu może po prostu została przeniesiona jakaś opowieść mitraistyczna,
którą uznano po prostu za atrakcyjną, na zasadzie konkurowania, tak? Że tutaj mitraiści mówili, że tam nasz, nie wiem, Zaratusztra był odwiedzany przez królów już jako dziecko, no to chrześcijanie też sobie napisali, że ich Bóg, Jezus, też był odwiedzany przez królów jako dziecko. I tam oczywiście, że Betlejem, to znaczy dom chleba, co też jest związane z Panną, tak? Tego typu rzeczy. Najzabawniejsze w tym zeitgeście było to, że podczas przesilenia zimowego, to cytuję dosłownie, słońce zawisa koło krzyża południa. Więc stąd tradycja, że słońce ukrzyżowano, czyli Jezusa ukrzyżowano, tak? Tylko, no właśnie, skąd im się wziął krzyż południa, zarówno w kulturze egipskiej, jak i, nie wiem, babilońskiej, jak i jakiejkolwiek nam znanej kulturze. My w zasadzie nie znamy żadnej kultury, która by w pierwszym wieku naszej ery sobie oglądała krzyż południa. No nie znamy, tak? Ale znasz jakieś mity, legendy, wiesz w ogóle, co ci ludzie tam robili koło pierwszego wieku naszej ery? Nie mówię o północnej Afryce, bo to znamy, tak? Ale mówię o Afryce, no tam, gdzie widać krzyż południa. O tej części Afryki, tak? No to oczywiście nic nie wiemy i nie wiadomo, skąd w ogóle są wyciągane takie wnioski. No i później na przykład w tym zeitgeście było pokazane, że tam w ikonografii wiadomo, że postaci świętych i Jezusa są pokazywane z aureolami, no więc Jezus jest często pokazywany z aureolą, z krzyżem jeszcze do tego, nie? Więc głowa Jezusa, krzyż, no wiadomo, krzyż południa, prawda? Symbol solarny ukrzyżowany, nie? I jakby z tej perspektywy się krytykuje mity religijne. No to jest absurd, bo to jest moim zdaniem jeszcze bardziej dziwaczne niż to, co oni chcą skrytykować, prawda? Więc no zupełny absurd. No i później pojawiają się oczywiście takie rzeczy, w które wierzy wielu ludzi obecnie, że starożytni Egipcjanie wiedzieli, że co 2050 lat następuje przesunięcie Słońca względem gwiazdozbiorów. Wiedzieli również, nie tylko oni, ale w ogóle wszyscy starożytni, że co 26 tysięcy lat następuje całkowite przesunięcie, nie? Że się zmienia jakby nachylenie orbity Ziemi, już abstrahując od tego, na ile to jest prawdziwe. Chodzi o ruch precesyjny. Tak. Na orbity Ziemi, tak. A tutaj jest czas pełnego biegu osi, to precesji. Oczywiście starożytni w ogóle rozwinęli astronomię przez to, że starali się obserwować zjawiska, które się powtarzają, tak? Bo to było dla nich opłacalne. Zarówno dla kapłanów, jak i ogólnie, no, żeby na przykład przewidzieć, kiedy z praktycznej strony, kiedy zacząć siew, tak, albo no, kiedy zacząć coś tam, tak? Ale nie tylko wylewy Nilu. Natomiast uważam, że absurdem jest uważanie, że ludzie starożytni byli w stanie ogarnąć okresy 26 tysięcy lat, prawda? No bo nawet dzisiaj w sumie tylko możemy wsnuć hipotezy. No więc ja przypuszczam, że starożytni nie mogli wiedzieć takich rzeczy. Nie wiedzieli. Czasem kalendarz Majów jest jakby tu brany pod uwagę, że oni wiedzieli takie rzeczy, ale to też jest bzdura, bo wszystko wskazuje na to, że cywilizacja Majów po prostu trwała zbyt krótko, żeby oni w ogóle mogli takie obserwacje zrobić. Zresztą no, każda cywilizacja trwała za krótko. Która cywilizacja trwa 26 tysięcy lat, nie? A dopóki się czegoś nie zmierzy, tak? Chodzi o to, że twórcy zeitgeista, obalając chrześcijański mit o Jezusie, pokazując to, że tam właśnie krzyż południa ukrzyżował słońce i tak dalej, doszli do wniosku, że po prostu chodziło o to, że się przechodzi z ery byka do ery barana, do ery ryb i później oczywiście do ery wodnika, tak? I w tym momencie stwierdziłem, że po prostu ten cały zeitgeist to jest walka New Age'u z chrześcijaństwem, tak? Że po prostu New Age'owcy atakują chrześcijan, żeby oni przeszli na ich religię, no bo wiemy, o co chodzi z erą wodnika, tak? To jest ta era ulubiona przez New Age, tak? Że era wodnika wszystko zmieni, że wszyscy będą szczęśliwi, że to jest teraz nasz czas, etc., etc. No i oczywiście później się pojawiają takie rzeczy, że Biblia opisuje wędrówkę Słońca przez ileś tam tych er, przez trzy, te ponad dwutysiącletnie ery, tak? No i tam się raz pojawiają w opisie barany, innym razem byki, to znaczy, że wtedy ludzie wiedzieli, że tam jest era byka, a wtedy wiedzieli, że jest era ryb, nie? Wszystko jasne, no symbol chrześcijaństwa ryby, no więc wiadomo, wiedzieli, że to są ryby. No i właśnie, przykład, złoty cielec jako zodiakalny byk. Mojżesz symbolizujący erę barana, dlatego Żydzi do dzisiaj dmą w barani rogi, tak? Rozumiecie? Jak spotkamy jakiegoś Żyda na ulicy, to na pewno będzie z baranim rogiem i będzie w niego dął, tak? No i to jest tak absurdalne, że po prostu no, pokazuję wam, a nawet na racjonaliście znajdziecie teksty, które z całą powagą i dobrocią inwentarza nawiązują do tych bzdur, tak? Więc no niestety to jest nośne. No i chodzi o to na przykład, że Jezus z kolei zapowiada zdaniem twórców zeitgeista koniec ery barana i początek ery ryb. Dlatego karmi ludzi rybami, zaprzyjaźnia się z rybakami.
No, no rzeczywiście karmi ludzi rybami i zaprzyjaźnia się z rybakami. No jest wszystko jasne, Jezus wiedział, że jest erą, że jest początkiem ery ryb. No i ryba w ogóle ta chrześcijańska wzięła się zdaniem twórców Seisgeista jako pogański symbol oznaczający królestwo słońca w erze ryb. Jasne. I stąd karp jest teraz. Tak, dokładnie. Jezus mówi, tu też odkryli, że Jezus mówi, że on przyjdzie na końcu ery, a nie na końcu świata, tak? Czyli on dokładnie przewiduje, że on rozpoczyna erę ryb, tak? I zmartwychwstałego w jednej tam opowieści miał wskazać facet z wanem, tak? Co oczywiście jest zdaniem twórców Seisgeista no, bezpośrednią i jak najbardziej jasną i oczywistą aluzją do ery wodnika, tak? Na którą czekają wszyscy New Age'owcy. Facet z wanem, który pokazuje, gdzie będzie zmartwychwstały Jezus. No ale obok tych takich totalnych bzdur pojawiają się w Zeitgeistie też rzeczy no takie w miarę okej, okay, no ale że... Kto to jest ten Zeitgeist? Znaczy ja jest taki ruch społeczny. Ale nie, no dobrze, tam ktoś jeden. Leży już na początku. Z niemieckiego języka. Nie, nie było. Duch czasu. No to ja wiem co to jest, tu tłumaczenie zrozumie, ale... Ale oprócz tego, że jest duchem, to jest... czasów trochę w duchu New Age'owskim. Tak. Że się pojawia w internecie, tak? Ale kto to jest? No, że wszyscy nami manipulują, tak? Tak. Że drugi odcinek mówi o tym, że World Trade Center, zamach na World Trade Center, to była ściema służb specjalnych, tak? A czwarty mówi o tym, że pieniądze są zbędne i... Władza jest zbędna, pieniądze są złe. Amerykański rząd sam wszystkie tam zamachy wywala i tak dalej. Nowej lewicy nawiązując jakby no. Do jej pomysłów. A Lemry rządzi PSL. Też, też. To może piątą część zrobi Miss Fanger Stefańska. No. Niecała nowa lewica jest taka beznadziejna, także przestańmy. Niektórzy są wspaniali, ale rzeczywiście no, istnieją też takie nurty niepokojące, rzekłbym. No ale właśnie no, taki nawet Zeitgeist, takie nawet może bredni i absurdów. No pokazuje też dobre tropy, nie? Że cała historia o Ozyrysie no ma pewne elementy wspólne, tak? Że matka Ozyrysa rzeczywiście przeżyła zwiastowanie, tak? Że ktoś tam jej zwiastował, że natchnął ją duch, tak? Nie święty, tylko innego Boga. Inny trop, który słusznie Zeitgeist pokazuje, no to oczywiście potop, który już był znany przez Sumerów i pojawia się w micie o Gilgameszu. W epoce o Gilgameszu i pojawia się rzeczywiście z różnymi elementami, bo to jest ważne po prostu, nie? Jak widzimy, że różne elementy są podobne, ale nie elementy typu, że tam krzyż na tle czegoś, krzyż południa został, coś tam ukrzyżował, tylko normalne elementy opowieści, tak, że jest potop, że jest jeden statek, na którym tam się coś mieści, że ktoś wypuszcza ptaszka, ten ptaszek wraca z gałązką, tak? No to tutaj już widzimy jakby pewnego rodzaju elementy, które możliwe, bo to zawsze jest hipoteza, tak? Nie możemy być pewni, tak? Ale możliwe, że są rzeczywiście zapożyczenie, tak? Są rzeczywiście nawiązaniem. I tutaj rzeczywiście możemy mówić, że mit potopu był znany już w starożytnym Sumerze i był na tyle nośny i atrakcyjny, że wszystkie jakby ludy semickie, łącznie z Izraelitami, no lubiły ten mit, tak? I zawierały go w swoich własnych wierzeniach. To Jan Paweł II. No i Jan Paweł II też jako przedstawiciel heretyków żydowskich, czyli chrześcijan. No. Inna ciekawa analogia, którą pokazuje Zeitgeist, no to jest to, że również Sargon był puszczony na rzekę w koszyku i znalazł go ktoś inny i wychował go ktoś inny i dopiero później tam ktoś mu powiedział, co ma robić, tak? Dopiero po jakimś czasie się zjawiła osoba, która mu powiedziała, co ma robić. Sargon. A to jest prawda, ale jest akurat tak było. No. Tak, naprawdę tak było. To samo dodam od siebie, dotyczy też bardzo fajnego, epickiego bohatera, tragicznego bohatera, Karny z eposu Mahabharata. Karna był jakby głównym złym, który nie był złym, tylko był postacią tragiczną, tak jakby taką rozerwaną pomiędzy różne rzeczy. Trochę przypominał Hektora z Iliady. I również Karna został umieszczony na koszyku i puszczony rzeką, tak? I znaleźli go inni rodzice, tak? No więc Mojżesz biblijny też miał podobną historię, też go wychowali obcy ludzie, tak? I nawet to było jakoś tam trochę złe, ale w końcu się wyrwał z powrotem do swojej kultury rządzonej przez Boga Jahwe, jak chciała wierzyć, co niekoniecznie jest prawdą zresztą w tych czasach. No i tutaj oczywiście jest pytanie, czy to rzeczywiście są nawiązania, czy po prostu, no często tak bywało, że po prostu niechciane dziecko na przykład
puszczano w czymś, nie wiem, w skrzynce, w koszyku, na rzekę, żeby się go pozbyć, licząc jednak na to, że daje się mu szansę, tak, że ktoś je znajdzie. Prawda? Wydaje mi się, że takie rzeczy się zdarzały częściej i mogły powstawać niezależnie od siebie. Jeśli chodzi w ogóle o to, że tam ktoś się dopatruje, że w opowieści o Sargonie jest koszyk, tak? No to też jest bardzo optymistyczne, tak? Bo ja byłem jakiś czas temu na konferencji filologów klasycznych, łacinników i znawców greki, tak? I tam część konferencji, spora część konferencji była poświęcona po prostu temu, co znaczą konkretne łacińskie słowa. Tak? Bo my do dzisiaj nie wiemy, co znaczą słowa łacińskie, no nie wiem, z setnego roku naszej ery, tak? Mógłbyś pojemnik, tak? No tak, tylko wam mówię, że tam na przykład no, jeden z moich wykładowców no, tłumaczył na przykład, że odkrył tam kilka nazw owadów, które dotychczas były źle tłumaczone, nawet jak jakieś zwierzęta typu ssaki, jakieś dziwaczne ssaki, tak? A on odkrył na bazie swoich badań, że to nie były żadne ssaki, tylko jakieś żuki czy coś takiego. No i to jest niby nieważny szczegół, tak? Ale po prostu pokazuję wam, że po pierwsze taka no, praca żmudna, trudna i rzeczywiście naukowa jest potrzebna, tak? Żeby rzeczywiście powiedzieć o jakiejś hipotezie czy dotyczącej przeszłości z całkowitą pewnością. A po drugie, że skoro nawet na temat starożytnej łaciny mamy tak potężne wątpliwości, że nie wiemy dokładnie, jak tłumaczyć niektóre słowa, no to mówienie o tym, że w jakimś tekście akadyjskim czy babilońskim ktoś na pewno napisał koszyk, tak? I lecenie, że porównywanie z czymś jest absurdalne. Na pewno my nie wiemy, że to był koszyk, tak? Nie mamy szans tego wiedzieć. To jest tylko hipoteza, tak? Ci ludzie już nie żyją. Oczywiście języki semickie są bardzo zachowawcze i to jest pewna pomoc, tak? Że nawet współczesny arabski ma wiele archaicznych słów, które możemy spotkać w tekstach akadyjskich. Ale jest dokumentowane, że wiele słów po prostu zmieniało znaczenie, tak? Że kiedyś znaczyły coś innego, później zaczęły znaczyć coś zupełnie innego, tak? Przechodziły z języka do języka, też miały inne znaczenia i tak dalej, i tak dalej. Także takie porównywanie jakby po słowach jest absurdalne. I tutaj mnie jeszcze bardziej rozbawiło w Zeitgeistie, że oni się tam doliczyli trzech ludzi, czterech jakichś tam proroków, półbogów czy whatever, którzy dostali od Boga kamienne tablice. To nie był tylko Mojżesz. Ależ skąd to nie był tylko Mojżesz? To był indyjski Manu, czyli pierwszy człowiek, pierwszy prawodawca rzeczywiście. To był Minos, ten od labiryntu. Słyszeliście, że Minos dostał od kogokolwiek, jakiekolwiek tablice kamienne? Dotyczące czegokolwiek? Ja nie słyszałem, nie spotkałem takiego mitu. Może zamieniły się w złoto. No i egipski Mises, tak? Który, Mises? Być może. No, i szef mason, tych mormonów. No to ja jako osoba znająca się trochę na indologii mogę wam powiedzieć... Te tabliczki, co wykopał. I zniknęły później. Tak. Ale zniknęły na magicznie. Ja jako osoba zajmująca się trochę Indiami, no mogę powiedzieć o Manu, tak? Jak to wyglądało z Manu, tak? No Manu jest pierwszym człowiekiem i rzeczywiście był pierwszym w mitologii indyjskiej, tak samo był pierwszym człowiekiem w mitologii indyjskiej. Rzeczywiście był pierwszym prawodawcą, pierwszym człowiekiem, który rzeczywiście dostał wiedzę o tych prawach od Boga, no, od bogów, tak? No bo od kogo by innego miałby ją dostać? Adam był pierwszym człowiekiem. Według Hindusów, tak? Nie był Adam. I to było wcześniej, także oni są górą, nie? Bo oni operowali dużymi cyframi, oni tam uważali, że tam miliardy lat, czy tam miliony lat sobie liczą różne ery, więc w tym względzie są lepsi, nie? Natomiast no, problem jest taki, że pismo jako takie weszło w Indiach dopiero w średniowieczu, tak? Na dużą skalę. Wcześniej były tylko inskrypcje na świątyniach, nieliczne. I wcześniej, no i na przykład inskrypcja Ashoki, tak? Ale Hindusi ogólnie nie używali pisma do twórczości literackiej. Uważali, jak zresztą wiele ludów wcześniej, tylko oni byli w tym bardziej konserwatywni, że pismo służy tylko do operacji handlowych, tudzież do jakichś dokumentów państwowych. Natomiast nie jest za dobre do zapisywania tekstów, zwłaszcza tekstów filozoficzno-religijnych, bo to jest ważne, żeby mistrz powiedział uczniowi. To był też system kastowy i chodziło o to, żeby uchronić te teksty przed niepożądanym okiem, tak? Śudra, czyli ten z najniższej kasty, jeśli w ogóle usłyszał nawet, jak ktoś przekazuje taką wiedzę, powinien mieć nalany płynny ołów do uszu. To oczywiście zabija człowieka, nie? Takie były prawa, zresztą mamy, tak? Już nawiązując do tego człowieka mitycznego.
oczywiście ktoś prawdziwy je wymyślił, ale niekoniecznie Manu. No więc absurdem jest sugerowanie, że Manu w tej kulturze, która do XIII wieku w zasadzie się broniła przed powszechnym użyciem pisma, tak? Żeby dostawał jakiekolwiek kamienne tablice, nie? On po prostu usłyszał, tak? I właśnie usłyszał i przekazywał w tajemnicy swoim najbardziej zaufanym uczniom to, co usłyszał. I oni się tego uczyli na pamięć, tak? I w ten sposób no, oni jakby trzymali te kastowe sekrety przed oczami niepożądanych osób z innych kast, zwłaszcza siódlów, tak? I to było naturalne dla tej cywilizacji do XIII wieku, czyli dopóki się nie zjawili muzułmanie, którzy dzięki temu, że nas sobie zapisywali szybkie notatki, wygrywali z nimi cywilizacyjnie, nie? Więc no, to jest też taki przykład absurdów. Dobrze, no więc jak widzicie, przykład Zeitgeistu jest właśnie bardzo dobrym przykładem na to, jak bardzo wiele dziwnych rzeczy można powiedzieć, krytykując jeden mit i zastępując go de facto innymi mitami, tak? Na pewno to, co Zeitgeist mówi o narodzeniu Jezusa Chrystusa, jest no jakby bardziej negatywne dla ateistów, dla ludzi, którzy chcą jakby polemizować z tym mitem, niż pozytywne, tak? Bo jak ktoś rozsądny, ktoś, kto ma jakiekolwiek wykształcenie, się spotka z czymś takim, no to zaśmieje się w twarz, tak? To są absurdy, bzdury. Dwa jakieś zdania są prawdziwe na setki zdań. Ale to jest skierowane częściowo do Amerykanów. Na tym YouTubie od Słońca i Gazu, tak, będzie 30 milionów. A twój wykład zamknie się w gronie powiedzmy 10 osób, to siła rażenia Zeitgeista będzie szła wykładniczo. No tak, to ja się zgadzam, że... W tym momencie oni wszyscy stwierdzą, że tam jest jedyna opcja naprawdę. To jak działa Zeitgeist, to może jest na zasadzie clean cleanem, że religię można zastąpić tylko inną religią, żeby to zadziałało, tak? Nie, że tylko wtedy to jest zjawisko powszechne, tak? No bo jak się ludzi po prostu skłania do logicznego myślenia bez fajerwerków, no to już wtedy nie jest takie atrakcyjne, prawda? No to będzie prawda objawiona, prawda? No bo jest film jeden, drugi, trzeci, piąty i tak jakby tej chwili są cztery Ewangelie, to tam będzie pięć Zeitgeist. Tak, Ewo? Nie wiem, dziecko mi się skojarzyło, że to już tak na całkiem mi się wydaje, że może pewne nawiązanie, no też nie, ale może coś się tak zetknęłam, że pewne, bo jak chodzi o chrześcijaństwo, że monoteizm to Egipt, ale ten się nie pamiętam, Echnaton, ten faraon. Tak. Pierwszy był taki monoteizm, przynajmniej na taką dużą skalę, próba pierwszy raz sprawdzenia monoteizmu. Jeden Bóg. Ale też w Ameryce Południowej, no słońce to też, no w wielu kulturach słońce nie, jest ale to słońce, nie jest dziwne, no po prostu, no to słońce, słońce to jest silnie zauważalne i słabo wyjaśnialne dla pierwotnych cywilizacji, no więc kusiło ich, żeby coś z tym zrobić, tak? To jest bardzo ważne, to słońce. Raczej dziwne są dawne jakieś ludy, których znamy tylko archeologiczne resztki, tak? Które nie czciły słońca. To jest raczej zaskakujące, nie? Że oni czcili inne rzeczy, ale nie słońce. No. Ekscentrycy, tak? Oryginalni. Nie, właśnie Eskimosi czcili bóstwa solarne i to bardzo, no w końcu im ciepło było jeszcze bardziej potrzebne niż ludziom na równiku, tak? U Azteków było też takie cudowne zapłodnienie promieniem słońca. Tak, to się zdarza. Jakąś tam dziewicę zapłodnili, zamknięta była i nie wiadomo dlaczego się zapłodniła, bo przez dziurkę wyszło promień słońca. Tak. I tak samo widać to w przedstawieniach, bo tutaj nie mamy oczywiście ze starożytnego Egiptu. Nie mamy oczywiście ze starożytnego Egiptu pełnych tekstów. Czasem mamy jakieś w miarę pełne historie, ale no nie mamy całościowej zachowanej religii egipskiej, która w przeciągu 4000 czy nawet 5000 lat trwania tej cywilizacji się zmieniała, tak? W zasadzie co najmniej tak, jak się, nie wiem, zmieniły mity greckie do chrześcijaństwa, tak? To były tego typu przemiany, tak? Chociaż były używane te same pojęcia. No, ciężko po prostu wyobrazić sobie, żeby ludzie nie zmieniali swojej religii w przeciągu 5000 lat, prawda? Czasem wracali do jakichś starszych elementów, czasem znów je porzucali, czyli pewnie takich rewolucji, jak ta rewolucja Echnatona, było bardzo dużo. Tak. No i mu nie wyszło, tak? No, on z tego co wiem, to żył jakby w takiej sytuacji rozwiniętego hinduizmu, tak? Analogia do istniejących rzeczy. Czy rozwiniętych wierzeń rzymskich, gdzie bardzo wielu bogów zostało jednak zrzeszonych w jakieś mniejsze grupy tych naprawdę wpływowych bogów, tak? Egipcjanie prawdopodobnie też mieli jakąś swoją triadę bogów, tak?
którzy byli najważniejsi. Rzymianie mieli triadę bogów, którzy byli najważniejsi, nie? Na przykład Jowisz, Junona i Apollo, tak? To była jedna z triad, tak? Możliwych. I takich triad było wiele. No wybierano. Nie, Neptun zwykle nie łapał się do triady, bo on był takim outsiderem. Chociaż był czczony jako potężne bóstwo. To niesprawiedliwe. No. Ale triady są popularne. Tak, w Indiach też są. U prymitywnych ludów często tak było, że było raz, dwa, trzy i dużo. Tak, tak. Tak. A teraz w języku arabskim jest osobne słowo na określenie nie dwa, czy nawet gramatycznie coś, dwa inaczej niż na przykład. Jakoś tak, nie że jest to pojedyncza imiona, tylko jest na dwa. A to tak, to w wielu językach, w pierwotnych językach indoeuropejskich też była liczba podwójna i ona przetrwała w sanskrycie. W sanskrycie nadal istnieje liczba podwójna, także jak się uczycie sanskrytu, to macie tak, liczbę pojedynczą, liczbę podwójną, liczbę mnogą, czyli wszystko wam się jeszcze dodaje, cała nauka o jeden, tak? Co jest bardzo przykre, ja się uczyłem trochę sanskrytu i czasem tłumaczę teksty sanskrytu i to jest bardzo... No, niekomfortowe. To sprawia, że ten język jednak wydaje się trudniejszy od łaciny, tak? W łacinie też oczywiście są ślady liczby podwójnej. W Grece w zasadzie jest liczba podwójna, można tak powiedzieć, nie? Chociaż szczątkowa, tak? I w wielu językach indoeuropejskich, również w języku polskim, widać ślady liczby podwójnej, tak? Że liczba podwójna była traktowana inaczej. Czyli triada, no to jest coś trochę więcej niż liczba podwójna. Jeszcze nie tam wiele, tylko trochę więcej. Także to też mogło im nasuwać takie pomysły. Ale już chciałem nawiązać do tego Echnatona, bo skoro Ewo to poruszyłaś, bo chciałem o tym powiedzieć później. Tak, no więc jeśli chodzi o Echnatona, no to rzeczywiście wydaje się, że niektóre psalmy i pieśń nad pieśniami, tak? Mają pewne wpływy tego, co się działo w Egipcie literacko wokół Echnatona. To był okres, kiedy pojawił się realizm, tak? Realizm opisu, taka silna emocjonalność, poetyckość i chociaż późniejsze dynastie chciały całkowicie zniszczyć zabytki z tego okresu, to paradoksalnie strasznie dużo się z nich zachowało. Między innymi cały grobowiec Tutanchamona, tak? On też jest związany jakby z tą sztuką. Też była taka rewolucja w sztuce. Tak, z tą sztuką Telamarny, tak się to nazywa, albo Heliopolis, tak? Po grecku, miasto słońca. Ono się nazywało miasto słońca, tak? To był kult solarny, zdecydowanie. Że słońce jest najwyższym, jedynym bogiem, Aton. To był bóg tarczy słonecznej, tak? Jakby to był Amon, tylko jakby ten aspekt Amona w słońce. I niektórzy nawet egiptolodzy, chociaż no nie większość, ale niektórzy całkiem poważnie przypuszczają, że to, co się znalazło w grobowcu Tutanchamona, który prawdopodobnie został zabity przez kogoś, a nie umarł śmiercią naturalną, no to było wyposażenie, które pierwotnie miało należeć do grobowca Echnatona. Tak? Czyli po prostu w ten sposób jacyś tam wierni wyznawcy, którzy już wtedy byli prześladowani, ukryli jakby to dziedzictwo, tak? to dawne dziedzictwo tych swoich wierzeń, tak? Które miały dużą moc poetycką. Natomiast jeśli chodzi o wpływ tego na Biblię, na wierzenia Izraelitów, to nie jest do końca jasne. Otóż już chciałem o tym później powiedzieć, ale mogę powiedzieć teraz. Otóż po prostu jest pewna rozbieżność opinii, tak? Na ile w ogóle stary jest judaizm. Tak? Bo czasem się przyjmuje, że judaizm ma 1400 lat, albo nawet 2000 z hakiem lat. Raczej ma 700. Dobrze. Z kolei inna drastyczna jakby opinia uważa, że tak naprawdę judaizm powstał nawet nie w 700 roku przed naszą erą, ale w 300, koło 300, czyli jest jakby wierzeniem helenistycznym, tak? No bo to jest epoka helenistyczna, czyli jest w sumie bardzo nową religią, niewiele starszą od chrześcijaństwa, tak? I takie teksty, których możemy być na bank pewni, że one są rzeczywiście stare, są późniejsze niż w chrześcijaństwie, tak? W sensie materialnych zabytków danych tekstów, materialnych śladów tego, w co wierzyli Izraelici. Ale z drugiej strony mamy rzeczywiście w judaizmie, w Biblii, w niektórych psalmach wyraźne wpływy tekstów poetyckich, które były tworzone w Egipcie w czasach wokół Telamarny, tak? Wokół tego wybuchu monoteizmu egipskiego, tak? Wokół kultu solarnego. To coś w tym jest, tak? Bo to nie jest jakaś luźna analogia, tylko poszczególne metafory, porównania się zgadzają
na iluś tam minitach tekstu, tak? Czyli jest mało prawdopodobne, żeby ktoś zupełnie niezależnie od wszystkiego napisał podobny tekst. Krążyły z tyloma, zbieżnościami, tak? Oczywiście nie należy tutaj traktować literalnie tych tłumaczeń, no ale no i tak na poziomie tej ogólności mnie to przekonuje, tak? Że można mówić rzeczywiście o wpływach egipskich z okresu nowego państwa, ale jednak przed tysięcznym rokiem, przed naszą erą, tak? Które są zawarte w Biblii. Także ja osobiście, to jest moje prywatne zdanie, uważam, że rzeczywiście w czasach już dużo nowszych, nie wiem czy w 300 którymś roku przed naszą erą, czy trochę wcześniej, doszło do kodyfikacji wierzeń judaistycznych, izraelickich i być może wtedy w ogóle w tej religii się pojawił de facto w pełni monoteizm, tak? Natomiast wcześniej ta religia miała zupełnie inny charakter, tak? Boga deszczu, coś tam. Tak, była bardziej politeistyczna i po prostu niektóre ze starszych tekstów tego dawnego judaizmu, którego już nie znamy i którego nie jesteśmy w stanie odtworzyć na razie przynajmniej, może znajdą się jakieś zabytki, no przeszły do tych reform helenistycznych, tak? Tutaj ten Herod, który tak ten pierwszy Herod, który też nie jest szanowany przez historyków żydowskich, całkiem możliwe, że mimo wszystko był głównym twórcą cywilizacji żydowskiej jako takiej. I nawet jest możliwe, że jego świątynia, którą on odbudował, była pierwszą świątynią, która w ogóle powstała, tak? Pierwszą świątynią Żydów, tą główną, jedyną świątynią, bo to też mogło zostać dopisane, tak? Ja nie mówię, że tak na pewno było, tak? Ale po prostu taka hipoteza jest prawomocna. Co nie znaczy, że jest jedyną i że jest na pewno prawdziwa, tylko mówię, że możemy jakby też iść w tą stronę, że to pierwszy z Herodów, z władców helenistycznych Judei, stworzył pierwszą świątynię i ta świątynia została po prostu dopisana do Biblii, tak? Jako pewien fakt. Jeśli chodzi o krzyż, tak? To no moim zdaniem osobistym nie ma takiego bezpośredniego przełożenia z krzyży dawnych, solarnych, na krzyż chrześcijański, tak? No bo jednak ewidentnie krzyż chrześcijański nawiązywał do jakiejś rzeczywistej historii, no że po prostu według wierzeń chrześcijańskich, według wielu historyków, którzy nie wierzą w chrześcijaństwo, ale no badają tę historię, Jezus był ukrzyżowany, tak? No ukrzyżowano tego niewolnika, co zrobił powstanie, co, jak się nazywa? No, Spartakusa ukrzyżowano. Także... Forma kary, no taka. Także tu pokazuje to, że nie należy za daleko iść w stronę jakby tych analogii, analogii idących po krzyżu, tak? Faktem jest, że krzyż był symbolem solarnym. To widać też w Indiach, swastyka, tak? Którą później Hitler wykorzystał, tak? Jako element. To potrójne swastyki, tak? Jeśli chodzi o krzyże, no to oczywiście na przykład w Indiach swastyka jest symbolem solarnym, tak? Jest symbolem mocy, Shakti, tak? Jest symbolem pomyślności, tak? Nie wiem, na ile zdawali sobie sprawę z tego naziści, pewnie po części tak, no bo chcieli mieć pomyślność w tych swoich niecnych akcjach. Więc symbole solarne są powszechne na całym świecie i one no, są jakby jakoś tam opisane na kole, tak? Albo wskazują jakby jak taki celownik na jakieś koło, tak? Czyli wychodzi nam z tego krzyż, tak? To się też wywodzi z tego, że te symbole były przedstawiane w różnych materiałach, tak? To czasem mógł być materiał, w którym bardzo trudno wyrzeźbić koło, tak? Bo są takie, większość materiałów w sumie jest taka, że ciężko na nich wyrzeźbić koło, tak? Natomiast bardzo łatwo na nich wyrzeźbić dwie równoległe, znaczy prostopadłe kreski, tak? I stąd nie koło jako słoneczko, tylko krzyżyk jako słoneczko. Ale mogę wam wytłumaczyć, jaką ja znam opcję. Jak się rozciera ogień patyczkiem, tak jak tam eborygeni, jeden patyczek się wsada w miękkie drewno, twarde drewno i się pociera i powstaje ogień. I to było wynalazek ludzkości niesamowity, ale o co chodzi? Słońce wschodzi na ziemię. Po prostu słońce gorące, a tu naraz można, człowiek może potrzeć patyczkami i symbol tych iskier, które strzelają z tego drewienka, jest po prostu, to jest symbol, że właśnie człowiek może sam potrafi to samo co słońce, potrafi takie ciepło wytworzyć na ziemi. I to jest taka w tej chwili tłumaczenie, dlaczego to jest symbol solarny. Po prostu, a on jest jakby, każdy kto te próbował jakby zapalić to, kto próbował albo widział jak to się próbuje zapalić takie
słoneczko na ziemi, no to po prostu i stąd są później były symbole właśnie przejście tego słońca na symbol solarny. Teraz chciałbym przejść do wierzeń słowiańskich, tak? I tutaj znów chciałbym najpierw trochę łyżek dziegciu dodać, bo ja znam antropologów słowiańszczyzny, tudzież ludzi, którzy się po prostu zajmują profesjonalnie kulturą słowiańską. No i wiadome jest, że po prostu prawie nic z tej kultury nie zostało w sensie tekstów pisanych, tak? Tak jak po mitologii celtyckiej, po mitologii germańskiej coś zostało, tak? Tak po mitologii słowiańskiej nie zostało praktycznie nic w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tak? Nie ma żadnej słowiańskiej Iliady, Odysei, tak? czy pieśni Nibelungów. Tak? Nawet to, co jest germańskie z kolei, jest powstałe w epoce, kiedy już oni przechodzili na chrześcijaństwo albo byli do tego zmuszani. Także na przykład ten taki skrajny pesymizm w mitach nordyckich, że oni czekają na koniec, za zagładę bogów, koniec świata, zmierzch wszystkiego, to też niektórzy naukowcy uważają, że to mogło być po prostu taki czarny PR dodany już przez ludzi, którzy wierzyli w chrześcijaństwo, którzy spisywali to pismem łacińskim, tak? Rozumiecie, to nie była obiektywna relacja, tak? Natomiast w przypadku słowiańszczyzny nie mamy praktycznie żadnych tego typu zabytków, tak? I wierzenia słowiańskie się odtwarza na bazie folkloru, czyli na bazie... Nie, światowida to mamy, no to te figurki... Ale nie mamy tekstów. Tekstu nie. Tekstu. No mamy jakieś pozostałości archeologiczne. Cztery strony świata tam... Tak, to wiem, to oczywiście, to nie ma problemu, tak? To mamy. Zresztą światowid, tak przy okazji powiem, przypomina indyjskiego boga Brahma, który też patrzy na wszystkie strony, też ma wiele głów zwróconych w różnych kierunkach. I nie wiadomo, czy to jest przypadek, że sobie ludzie tak pomyśleli w jednym, drugim miejscu, że można tak kogoś przedstawić, czy jakaś starsza tradycja, prawda, że obydwa ludy indoeuropejskie jednak. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te wierzenia Słowian, co o nich wiemy, no to główne badania dotyczą folkloru, tak? Czyli tego, co w folklorze ludowym bardzo często przy świętach katolickich, czy przy obrzędach katolickich, typu ślub, prawda, nie wiem, narodzenie dziecka, śmierć kogoś. No marzanna to nie jest dobry przykład. To jest akurat taki rzeczywiście inny obyczaj, tak? Natomiast większość tych różnych pieśni ludowych zachowało się przy okazji już później katolickich obyczajów, tak? Ale rzeczywiście niektóre z tych jakby tekstów zachowują jakieś dawniejsze warstwy kulturowe, dawniejsze wierzenia. I tutaj, jeśli chodzi o słowiańszczyznę, no to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że zachowania takich chłopów na wsiach były takie, że podczas Bożego Narodzenia zachowywano się z ogromnym szacunkiem, tak? Czyli ludzie mieli wrażenie, że otaczają ich duchy, tak? Że w tym okresie duchy przodków, duchy zmarłych przychodzą do nich, tak? I że otaczają ich zewsząd. Stąd też to puste nakrycie. One wchodziły w zwierzęta. Tak. To zwierzę, co mówi niby... To właśnie to duch. To jest przodek naprawdę. To ma też jest symbolem śmierci. Tak, czyli to było święto jakby... Duchów. To było święto duchów. Święto, w którym wierzono, że to, co dawne, wróciło z powrotem. I tutaj no, widzimy taką daleką, ale jednak analogię do Saturnaliów, tak? Gdzie Rzymianie też wierzyli, że to, co dawne, czyli Saturn, w tym okresie na chwilę wraca. Tak? Więc tutaj ta analogia dwóch ludów indoeuropejskich, Słowian i Rzymian, czy też Latynów szerzej mówiąc, no jest dla mnie bardzo przekonywująca, tak? Że rzeczywiście coś w tym jest. Tutaj dodam jeszcze, że języki słowiańskie są najbliższe sanskrytowi. Tak? My mówimy najbardziej pierwotnym językiem indoeuropejskim. Jeszcze bardziej pierwotny język indoeuropejski mają Bałtowie, czyli Litwini na przykład. Tak? Najpóźniej się oderwali. Tak, najpóźniej. Czyli ogólnie my jesteśmy strasznymi tradycjonalistami językowymi, co też, o czym też świadczy bardzo złożona gramatyka polszczyzny, na przykład na tle angielskiego, który bardzo mocno ewoluował. Więc ogólnie w świętach Bożego Narodzenia słowiańskich jest bardzo dużo elementów pokazujących na dawniejszą tradycję. Tak? Te wszystkie, taki niespodziewany gość, to rozsypywanie właśnie zboża na stole, to sianko pod stołem, tak? Mówiące zwierzęta, tak? Pokazują właśnie na to, że był to czas szczególny, ale nie dlatego, że narodził się Jezus, tak? Tylko dlatego, że duchy przodków przychodzą, tak? Że wraca jakby stary czas, że czas się na chwilę zatrzymuje, że jest taki moment, kiedy wszystkie czasy zbiegają się w jednym miejscu. I można po prostu no, z tego momentu korzystać, ale należy być w tym momencie bardzo cichym, bardzo uroczystym. Na przykład
Słowianie wierzyli, że podczas świąt Bożego Narodzenia jest ostre obżarstwo, tak? Ale nie należy niczego zostawić, żadnego kruszka, tak? Badali na przykład, jak się rozkłada dym z różnych tam, nie wiem, świec, czy tam ze źródeł światła jeszcze starszych niż świece, i na bazie tego, jak ten dym się rozkłada po izbie, oni wróżyli po prostu, jaki będzie przyszły rok, tak? Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Na przykład, jeśli dym poszedł ku drzwiom, to przykre, bo myślę, że często szedł ku drzwiom ruchy powietrza, to znaczyło, że ktoś w rodzinie umrze w przyszłym roku, tak? Co też pewnie się często sprawdzało, no bo ludzie w dawnych czasach, zwłaszcza chłopi biedni. Ale takie za pomocą dziny i właśnie związane ze świecami, z dymem, to jest właśnie przy okazji pogrzebu zawsze patrzono się, jak te świece się patrzy. Halo, bo to jest wiejskie, jak świeca jaka jest gasła, ktoś z tej grona, który to obserwował, umrze w tym roku. No tak, tak właśnie. No więc ogólnie to też było święto światła, tak? Też mamy tu jakąś konotację solarną, nie? Że patrzono na źródła światła, na ogień, tak? I to w tym okresie, kiedy tego światła było najmniej, podczas przesilenia zimowego, żeby właśnie zobaczyć, co z tego światła wyniknie, żeby z tego światła wróżyć, tak? I ogólnie no, większość jakby badaczy uważa, że w tym IV wieku oficjalnie przyjęto święta Bożego Narodzenia jako oficjalne święta chrześcijańskie dlatego, że ludzie żyjący w Imperium Rzymskim, którzy za swój politeizm często byli makabrycznie prześladowani wręcz, tak? Bardzo wielu ludzi zginęło. Wszyscy zginęli. Co? Nie, no wszyscy nie, ale dużo. Nie, no dzisiaj tak, ale wtedy większość, wielu ludzi miało problemy, tak? Nie chciało przecież odchodzić ze swojego politeizmu, tak? A zostali do tego zmuszeni, nie wszyscy chcieli, tak? No więc mimo wszystko nawet chrześcijanie, nawet ci, którzy opowiadali się za nową religią, nie byli w stanie właśnie porzucić tych świąt przesilenia zimowego, tak? Uważali, że one są dla nich zbyt ważne, tak? Że są zbyt drogie ich sercom, są dla nich zbyt przyzwyczajeni i stąd po prostu je usprawiedliwiono, bo to tak trochę wygląda. Je usprawiedliwiono tym, że sobie wymyślono, że wtedy Jezus się narodził, co nie jest prawdą, tak? Bo to jest najmniej oczywisty okres, kiedy Jezus mógł się urodzić, jeśli był na pewno postacią historyczną, tu też nie jest to pewne. Ale na przykład sami nie wiadomo, się zdziwią, niedawno tak, bo na przykład u mnie w rodzinie jest taki zwyczaj, mi się wydawało, że to jest zwyczaj raczej rzadki, że przed Wigilią czyta Ewangelię najmłodsza osoba w rodzinie, oczywiście, która potrafi czytać, czyli ona ma 6 lat, no też było przy życiu ja i mój bracie, kiedy będziemy w tym wieku, to będziemy na tyle dusić, to więcej 6-7 lat. No ale kiedy w tej szkole jeszcze chyba podstawowej, nawet jakiś zwyczaj, jak opowiadaliśmy i powiedziałam, to było zdziwienie ze strony nauczyciela, że nie najstarsza osoba, nie senior czyta, tylko najmłodsza. Mi się wydawało, że to jest takie, to jest dla mojej rodziny jakiś tam wygląda, ale że to jest coś nietypowe. I ostatnio też rozmawiałam i wyszło z taką analogią, ktoś powiedział, że też u niego też w domu tak jest i że to być może jest nawiązanie jeszcze bardzo, bardzo odległe, już nieświadome oczywiście, do nie powiem do tego, takiej tradycji żydowskiej czytania najmłodszej osoby, już mającej uprawnienia, czyli chłopca po bar mitzwie, też do pewnego obrządku. Być może jakiś, już nie wiadomo skąd, na pewno niecelowy, ale być może stąd się gdzieś tam wywodzący od pokoleń tak było, że najmłodsza osoba czytała na Wigilii. Na przykład to nie okazuje się nie tylko w mojej rodzinie. Ja o korzeniach żydowskich, z mojej strony, nie wiem, przynajmniej nie na tyle, że mnie widziała świadomie, więc to gdzieś tam daleko, daleko, nie wiadomo skąd. Coś się... No tak, tak. Ciekawa uwaga, Ewo. Natomiast teraz przejdźmy do takiego zjawiska jak mesjanizm, tak? Bo święta Bożego Narodzenia w myśl religii chrześcijańskiej mówią o narodzinach Mesjasza, tak? Czyli człowieka, który ma odkupić wszystkich ludzi poprzez swój akt ofiary i poprzez wiedzę, którą zostawił przyszłym pokoleniom, tak? Człowieka Boga, zdaniem katolików, człowieka proroka, zdaniem wielu protestantów. Makobi, który jest jednym z głównych judaistycznych badaczy chrześcijaństwa też, historii o Jezusie, jest bardzo takim, moim zdaniem, dobrym naukowcem, bardzo jakby uważnym, patrzącym na źródła, zauważa, że pojęcie słowa Mesjasz w żydowskiej kulturze miało inne konotacje. To znaczy, to nie był Mesjasz mistyczny. Taki Mesjasz nie mógł być Bogiem, tak? Nie mógł być kimś, kto w jakiś transcendentalnym wymiarze coś robi, tak? I to ja mówię o czasach żydowskich tam starożytnych, tak? No bo później oczywiście Hasydzi to zmienili. Hasydzi się jakby trochę
zarazili tym chrześcijańskim mesjanizmem, oni się inspirowali chrześcijaństwem. Także współcześni Żydzi mają dużo większe zrozumienie dla takiego typowego chrześcijańskiego mesjanizmu niż Żydzi, którzy tworzyli w ogóle to słowo, tak, jako takie, Mesjasz. Tak? Ci Żydzi, którzy tworzyli to słowo starożytności, tak, w czasach Cezara, Augusta i tak dalej, oni uważali, że Mesjasz to jest bardzo konkretna postać. Tak? Na przykład król Salomon w jakimś sensie był Mesjaszem. Dawid był w jakimś sensie Mesjaszem, tak? Czy to miał być konkretny człowiek, który zostanie władcą swojego ludu, tak? I konkretnie na drodze bitewnej, politycznej wyzwoli go z rąk ciemiężców, tak? Czyli w tym momencie bardziej żydowskimi Mesjaszami są na przykład pierwsi premierzy Izraela, tak? W tym sensie starożytni Hebrajczycy by ich nazwali Mesjaszami, tak? Oni by się mieścili w tym haszle. O ile oczywiście byli wierzący, o ile oczywiście to ich ucieszyło, nie? By ucieszyło, bo wiemy, że mimo wszystko, chociaż Izrael jest państwem bardzo wyznaniowym, tak? Jest tam pewna nietolerancja religijna, no to jednak wielu Żydów, którzy są mieszkańcami tego kraju, no to są raczej ludzie dosyć świeccy, tak? Nie są jacyś fundamentaliści religijni, tak? Więc nie sądzę, żeby większość premierów chciała być... Szczególnie ci pierwsi to byli, tak, socjaliści. Tak, 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 tak. Ale no to dzisiaj nie sądzę, żeby wielu premierów Izraela się ucieszyło z tego, że ktoś ich nazwał Mesjaszami, tak? Aczkolwiek mówię wam po prostu, że jako mężowie stanu pasowaliby do tego określenia, w tym sensie, tak? Do tego starożytnego określenia. Natomiast Mesjasz pojmowany jako chrześcijański, zwłaszcza katolicki Mesjasz, czyli człowiek-Bóg, tak? Który się narodził i który w jakiś taki bardziej transcendentalny sposób ma coś zmienić, czy nie na zasadzie, że ma zapanować, tak? że ma kogoś podbić, że ma zwyciężyć, tak? Tylko na zasadzie, że ma w jakimś transcendentalnym wymiarze poprzez swoją śmierć, poprzez swoje cierpienie odnieść zwycięstwo, no to jest jak najbardziej mit helenistyczny, co zauważa Makobi. To nie ma wiele związków, zdaniem Makobiego, z myślą żydowską rzeczywiście. Tak? To jest raczej wpływ tej kultury helenistycznej, synkretycznej, która w czasach Aleksandra Wielkiego się zaczęła tak mieszać ze sobą, biorąc nawet wpływy indyjskie. Tutaj są możliwe jakieś wpływy indyjskie, irańskie oczywiście, perskie, tak? I całego jakby tego świata greko-rzymskiego, greko-latyńskiego. I tu zdaniem Makobiego, no, głównym twórcą religii chrześcijańskiej jest święty Paweł, tak? On jest jakby ojcem, założycielem tej religii i on był właśnie takim helenistą. Do dzisiaj nie jest wiadomo, czy on był schelenizowanym Żydem, czy po prostu Grekiem albo jeszcze kimś innym, kto był żydofilem przez jakiś okres swojego życia, zanim nie zaczął tworzyć coś innego. No ale on jakby był na krawędzi różnych kultur, tak? I zdaniem niektórych biblioznawców, w tym Makobiego, no to co stworzył, no to była właśnie taka religia synkretyczna, że pod to pojęcie Mesjasza zostało wpisane coś innego, raczej coś, co bardziej przysługiwałoby Herkulesowi, tak, Orfeuszowi, Dionizosowi, czyli takim boskim herosom, czy też bogom lub półbogom, którzy w starożytnej helenistycznej cywilizacji po prostu chadzali po ziemi przez jakiś czas wśród ludzi i dawali im później jakieś tajemnicze drogi, wyjścia poza świat materialny, tak? Wyjścia do świata duchowego, do świata nieśmiertelnego. To było absolutnie niebiblijne, nieżydowskie. Nawet pomimo tego, że w ostatnich tam rozdziałach Biblii pojawiają się już wpływy helenistyczne, tak? Ale one nie są aż tak mocne, jak te wpływy, które wpłynęły na stworzenie się chrześcijaństwa. Tak? Nawet tutaj widać mocną jakby zmianę tego wszystkiego. No i mesjanizm oczywiście pojawia się już 2700 lat przed Chrystusem. Kiedy 2700 lat przed Chrystusem, czyli przed naszą erą, kiedy przed potężnym faraonem Snofru stanął prorok Neferti i obwieścił mu przyszły upadek państwa. Oto nadejdzie król z południa, Ameni usprawiedliwiony głosem, syn niewiasty nubijskiej. Spieszcie się ludzie z jego czasów, syn znakomitego zdobędzie chwałę na wieczność. Ci, którzy skłonni będą do buntu i zmierzą złe czyny, zamilkną ze strachu przed nim. Prawo wróci na swoje miejsce, niesprawiedliwość będzie wytępiona. Tak, czyli tutaj mamy takiego typowego, trochę też żydowskiego Mesjasza, tak? Że nagle pojawia się jakiś mąż opatrznościowy, który zmieni, ale tutaj, wszystko tutaj, na ziemi, politycznie, tak? Nie w sensie transcendentalnym. Prawo tak.
Polskę zbawić. Czyli ten, Mahdi, bo to Mahdi. Tak, Mahdi. No i oczywiście pojawiały się też proroctwa dotyczące upadku miast w starożytnym Egipcie. Już nie będę wam ich przytaczał, bo one są rozległe, ale to jest często w literaturze staroegipskiej. Czyli tak jak Jezus przepowiedział upadek Jerozolimy, no to też było jakby takim dobrym, w dobrym stylu takie proroctwo przeprowadzić. No i oczywiście Herod, zdaniem mitologii chrześcijańskiej, też chciał wybić te wszystkie dzieci, łącznie z Jezusem, tak, bronił się przed tym. No, żeby uniknąć swojej zagłady, którą mu też obwieszczało. Tak, którą mu też obwieszczało jakieś inne proroctwo. No tutaj nawiążę, jaka była najbardziej powszechna trójca egipska, tak? Bóg Ojciec to był Wernecher albo Ptah, Duch Święty, czyli taki jakby, nie wiem jak to nazwać. Dobry wujek, Amon. Syn Boży to był Horus i jego wcielenie Faraon. Tak? Czyli tutaj to, że Faraon jakby umierał, ale się odradzał, tak? Że był nieśmiertelny, ale jednak spotykała go śmierć, on był jakby wcieleniem Horusa albo Ozyrysa. No to też tutaj jest jakby pewna analogia do chrześcijaństwa późniejszego. Matka Boska to oczywiście niektórzy dopatrują się analogii w Izydzie. Oczywiście, no potrzeba jakiejś wielkiej bogini jest bardzo stara w basenie Morza Śródziemnomorskiego. Jak jej nie było, no to ją importowano, tak? No, w ten sposób do starożytnego Rzymu na przykład importowano Tyber, tak? Która była zupełnie wschodnim bóstwem, które w sumie nie miało przedstawienia, tylko jakieś niekształtne kamienie. Także to było naprawdę ostro egzotyczne, a jednak mocno się zakorzeniło w starożytnym Rzymie. Jeśli chodzi o Izydę, no to najbardziej znanym przełożeniem z Izydy na coś innego, no to jest święta Cecylia, tak? Że Izyda miała na przykład takie święta, kiedy podczas nich niesiono na tacach wielkie piersi bogini karmicielki. One nie były odcięte, to były symbole, tak? I później wymyślono sobie świętą, której odcięto piersi i też jak niesiono te piersi odcięte jako dowód męczeństwa. Natomiast tak, to była patronka muzyki. Tylko to już zostało przebadane, że Cecylia czczona zwłaszcza w Italii tak naprawdę, bo Italia jest jakby takim głównym miejscem, gdzie jest kult świętej Cecylii, tak? Chociaż no, zwłaszcza w baroku była bardzo popularna jako ogólnie patronka muzyki. Chyba najpiękniejsze ody do świętej Cecylii komponował Henry Purcell, główny twórca angielskiego baroku, świetny kompozytor. No to właśnie chodzi tylko o to, że rzeczywiście jest całkowita zbieżność ikonograficzna pomiędzy kultem Izydy, takim popularnym kultem powiedzmy, nie bardzo rozbudowanym, a kultem świętej Cecylii, tak? Tylko po prostu te wszystkie atrybuty jej męczeństwa pojawiły się stąd, że starano się jakoś wytłumaczyć kult bogini Izis, tak? Więc dlaczego ludzie na przykład podczas jakiegoś święta niosą piersi bogini karmicieli? Tak, no, dla kogoś, kto jest chrześcijaninem, no to jest trudne do wyjaśnienia. No jak? Trzeba się zastanowić. No więc sobie wymyślili, że była męczennica, której ucięto te piersi, tak? I dlatego się je niesie, tak? A tutaj chciałem po prostu dodać, że rzeczywiście tych męczenników wczesnochrześcijańskich nie było aż tak dużo. To jest jakby późniejsza legenda, że Rzymianie nie byli aż tak okrutni dla ludzi, tak? Później starano się to ich imperium pokazać w jak najgorszym świetle, jako taki maksymalny sadyzm. No a przykładem jest chociażby to, dlaczego w ogóle były te takie na arenach walki gladiatorów, czy tam jacyś ludzie rozszarpywani przez zwierzęta, tak? No to nie było tak, że oni robili jakieś łapanki na ulicach, tak? Tylko zbierali po całym imperium ludzi skazanych na śmierć, tak? Można się zastanawiać, czy to była dobra forma rozrywki, tak? Że oni ginęli na oczach ludzi, no ale później przez wiele wieków, no egzekucje były publiczne, tak? A Rzymianie to usprawiedliwiali tym, co jest zresztą zachowane w niektórych tekstach, że przynajmniej taki człowiek miał szansę przeżyć, tak? Że jak się wykazał jakąś niesamowitą odwagą, czy nie wiadomo czym, tak? To miał szansę zostać ułaskawiony, jak rozbawił widownię, tak? Mówiąc szczerze. No ale po prostu należy to traktować jako karę śmierci, kiedy się po prostu zbiera w jednym miejscu wszystkich skazanych na śmierć z całego imperium, czasem z bardzo dalekich miejsc, i się po prostu robi z tego show. No. To nie jest do końca fajne, ale to też nie należy sobie tego wyobrażać tak, że łapano jakieś tysiące chrześcijan, żeby tam lewki nimi nakarmić. No jest tak, jeśli chodzi o starożytną Grecję, to poza wpływami dionizyjskimi, to jeszcze raz wam przypomnę, że Dionizja
ogólnie Dionizos, jak wierzyli starożytni Grecy i później Rzymianie, Rzymianie nazywali go Bacchusem, pojawił się z Indii, tak? On był wiązany z Indiami i tutaj się w ogóle pojawia kwestia wpływów, tak? Z kozłem robiony. Tak. Czy rzeczywiście, no bo czasem tak bywało, że rzeczywiście jakieś wierzenia indyjskie wpłynęły na starożytnych mieszkańców Morza Śródziemnego, ale to nie w ten sposób, że Kriszta, tak? To jest dużo bardziej złożone, skomplikowane, tak? Być może Dionizos jest jakąś resztką bóstwa, które już jest w Indiach praktycznie nieznane, zapomniane, czy coś w tym stylu, tak? Ale rzeczywiście to takie bardzo mocno kładzione jego dzieciństwo i młodość spędzone w Indiach, no to jest bardzo charakterystyczne dla tego mitu o Dionizosie, tak? Rzymianie wiedzieli mniej więcej, gdzie leżą Indie, także to nie był dla nich taki zupełnie baśniowy kraj, tak? Aczkolwiek no, rzadko go odwiedzali. Nie, jeszcze rzadko go odwiedzali. No i oczywiście Dionizos miał bardzo takie gwałtowne przejścia w dzieciństwie, bo oczywiście Hera chciała się pozbyć takiego owocu zdrady małżeńskiej Zeusa, tak? Więc kilka razy tam go próbowała zabić, do tego stopnia, że on był tam wyciągany z ud, tak? Przechowywany w innej kobiecie i tak dalej, także miał ostre przejścia w dzieciństwie, już nie będę ich dokładnie opisywał, jest mnóstwo mitów. No i później był takim bogiem szalonym, ekstatycznym, który mówił, że ludzie powinni porzucić swoje rodziny, swoich braci, swoje siostry, zachowały się takie teksty i iść razem z nim, tak? I on, jego wyznawcy spożywali wraz z nim komunię z wina, tak? Była komunia z wina, którą pili wszyscy i wszyscy jakby zanurzali się w transowym, onirycznym upojeniu. I idąc w jego ślady, mogli dostąpić nieśmiertelności. Tak? I to jest taki mit dionizyjski. Później ten mit dionizyjski został rozbudowany o mit orficki, który jest słabo zachowany, ale polega on na tym, że Orfeusz był raczej synem Apolla. To jest taki paradoks tego mitu, tak? Ale był bardziej związany z Dionizosem. Tak? Może tu się jakaś część nie zachowała. A to byli konkurencyjni bogowie, tak? I ogólnie Orfeusz był, no wiadomo, że zszedł do świata podziemi, żeby uwolnić swoją ukochaną Eurydykę, którą stracił w głupi sposób, która umarła banalną śmiercią. To jest w ogóle piękny mit, tak? Śmierć w Arkadii i tak dalej. Kiedy Eurydykę, pomimo że przebywała w bezpiecznej Arkadii, została zabita przez coś, tak? No i Orfeusz próbował ją odzyskać. Zszedł do podziemi. Tak. Szedł do podziemi, żeby ją odzyskać i w sumie bogowie mu sprzyjali, oczarował Posejdona, ale no żeby się upewnić, że jego ukochana idzie za nim, się odwrócił, chociaż Posejdon mówił, żeby tego nie robił, tak? No jak się odwrócił, to ona oczywiście musiała znów zostać w krainie cieni. No i wtedy Orfeusz został jakby na zewnątrz, przygnębiony, zrozpaczony i rozszarpały go bachany, tak? W końcu. Nie wiem, z uwielbienia. Tak? I niektórzy Grecy wierzyli, że on w ten sposób doznał zmartwychwstania. Przeniósł się do swojej Eurydyki, tak? Jako ten, który umiał, jako jeden z nielicznych, jako półbóg, boski Heros. Tak. Umiał się tam włamać i wyjść, no to on ich jakby poprowadzi, tak? Czyli po prostu celebrowali swoją ofiarę. Tak? To wyglądało w bardzo różne sposoby. Niektórzy przypuszczają, że coś tam na przykład onanizowano i spermą malowano mury takich świątyń, tak? Także to nie było do końca tak jak w kościele, nie? To wyglądało nie trochę inaczej. Nie wiadomo. Ale tak, faktem jest, że... Co z tymi opłatkami się tam dzieje, no? Że rytualnie jakby spożywano wino, tak? Razem jakby z tym duchem Orfeusza i wierzono w to, że wtajemniczeni zostaną poprowadzeni do zmartwychwstania, bo o to chodziło, tak jak w chrześcijaństwie, chodziło o zmartwychwstanie, tak, żeby żyć wiecznie. Że jest ktoś, kto ich tam przeniesie tak, przez tak. Ten próg trudny do tak, przejścia. Dokładnie. No bo on tam wszedł. No i oczywiście ten zwyczaj wspólnych uczt winnych z winem, takiego wtajemniczenia, takiego braterstwa, no na pewno był tym helenistycznym elementem, który wpłynął na chrześcijaństwo. Natomiast to ogólnie, że Grecy mieli różnych herosów, bo też Herakles był bardzo czczony, tak? I on też przeniósł się do nieba w bardzo bolesny sposób, bo jego zazdrosna żona nasączyła jego szatę krwią zabitego cyklopa, który podstępnie stwierdził, że żeby ona nasączyła szatę tą krwią, jeśli będzie czuła, że Herakles jest niewierny, czy też Herkules, tak? I ona poczuła, że jest niewierny, tak? I nasączyła, żeby jakoś tego swojego męża do siebie zbliżyć, a oczywiście cyklop chciał się zemścić, tak?
jego krew była śmiertelnym jadem nawet dla półboskich istot. No i oczywiście Herakles w okropnych męczarniach skonał, tak? Jakby no, pożerany przez tą szatę. Później to zostało rozbudowane już w okresie Imperium Rzymskiego o to, że on nie tyle skonał, co po prostu rzucił się na stos. Tak? On zwariował. Tak, zwariował, rzucił się na stos i później na przykład Seneka, tak? Seneka, który był jakby no, taką główną postacią tej epoki, w której się też rozwijało chrześcijaństwo, stworzył dramat o Heraklesie, mówiący o tym, że ta jego śmierć na stosie to wcale nie było jakieś takie, że z rozpaczy i szaleństwa chciał uniknąć bólu i się po prostu spalił, tak? Tylko, że to była właśnie apoteoza Heraklesa, tak? Że on, boski bohater, w ogniu pozbywa się swojej cielesności i jako czysta istota duchowa wraca do Boga Ojca. Takie zwroty zostały użyte na Olimpie, tak? W niebie, na Olimpie, tak? On wraca, staje się Bogiem. Staje się Bogiem równym Jowiszowi. I co ciekawe, na przykład w tym dramacie się pojawiają takie frazy: Ojcze, Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś, tak? Takie elementy zwątpienia. Także ogólnie tutaj jakby to takie nawiązanie do niektórych scen ukrzyżowania jest bardzo mocne. To jest bardzo paradoksalne, nie wiadomo o co chodzi, tak? Raczej nie chodzi o to, że Seneka czerpał z jakichś Ewangelii, które powstały później, tylko być może odwrotnie, co wydaje się trochę niemożliwe, żeby jakiś tam twórca Ewangelii w Jerozolimie, nie wiem, nawiązywał do teatru rzymskiego. No w sumie czemu nie? Przecież w końcu mógł zobaczyć. Jest Chimera, jest taka postać, to jest no, znana, że nie wiem, że to jest taki ogólnie potwór, no Chimera, coś strasznego, ale Hima, Zima i Himalaje, Hima. I Hima dwa końce. I to jest jeden i ten sam źródło słów i on ogólnie, no kto tam, nie wiem, się w zimie w Himalajach spina, to wie o co chodzi. To są straszne rzeczy. No i że czyli strasznie odległe jakby rzeczy mają i źródło słów i też straszne konotacje. No, że to jest... No tutaj chciałem nawiązać jeszcze do Egiptu. Niektórzy upatrują się wpływów Egiptu również w Nowym Testamencie. I chodzi o ciało słowem, tak? Ciało słowem, czyli że mamy w Ewangelii świętego Jana, że tak naprawdę narodziny Boga czy też Jezusa, to są narodziny słowa, tak? Że to słowo się rodzi, które staje się ciałem. Pamiętacie? To jest bardzo ładny poetycko fragment literatury religijnej. No i teraz wam przeczytam dwa teksty. Jeden egipski, a drugi właśnie z Ewangelii świętego Jana. Egipski. Jam jest ten, który się stał jako istniejący. Stałem się i stało się to, co się stało. Wszystko, co się stało się potem, gdy ja się stałem i to, co się stało w wielkiej ilości, wyszło z ust moich. To jest ciekawe, z ust moich, tak? Czyli też jakby słowo. No i Jan. Na początku było słowo i słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co istnieje. W nim było życie. Tak? Czyli tu widzimy pewną zbieżność. Oczywiście ona nie musi być dosłowna. No, dwóch zupełnie niezależnych od siebie ludzi mogło wpaść na takie samo rozwiązanie. Natomiast egiptolodzy niektórzy zwracają uwagę na to, że takie stawanie się poprzez słowo było bardzo częste w inskrypcjach egipskich, tak? Że ktoś się stał ze słowa, że ktoś wyszedł z ust czyichś jako słowo i stał się istniejącym elementem, fragmentem rzeczy, tak? To zwykle jest związane z filozofią grecką, tak? Z logosem, tak? Ale być może podłoże tej filozofii jest dużo starsze, więc tutaj też jest jakby taki trop, który niekoniecznie jest istotny, ale można go sprawdzić. No jeśli chodzi o Matkę Boską, to oczywiście kult Matki Boskiej, czyli jako Matki Jezusa, no jednej z głównych bohaterek Bożego Narodzenia, jakie jest obecnie obchodzone przez chrześcijan, jest bardzo późny. Też zaczął być inicjowany po IV wieku naszej ery, tak? A na dobre wszedł do łask ludzi dopiero w średniowieczu, w czasach budowy katedr. Wszystkie katedry były poświęcone Matce Boskiej, naszej Pani. Nazywały się Notre Dame, tak? Każda pierwotna francuska katedra gotycka była przede wszystkim dedykowana Matce Boskiej, tak? Inne dedykacje były odrębne, tak? Zwykle w katedrze na przedłużeniu naw była kaplica mariacka. Również w naszej wrocławskiej katedrze jest bardzo ładna gotycka, późniejsza od katedry
kaplica mariacka, czyli poświęcona Marii, w stylu parlerowskim, czyli w stylu gotyku z Czech, bardzo dobrym. I po prostu no, o takim ostrym zwycięstwie kultu Matki Boskiej możemy mówić dopiero właśnie w średniowieczu. Natomiast pierwsze jakby przesłanki ku temu kultowi, przeciwko którym protestują dzisiejsi protestanci, tacy zwłaszcza ewangelikanie i świadkowie Jehowy, no to pojawiły się właśnie w czasach Konstantyna i późniejszych, tak? Że warto dołączyć jakby do tego kult Matki Boskiej, o której w samych Ewangeliach jest bardzo niewiele powiedziane. No i wydaje się, że podobnie jak święta Bożego Narodzenia, również ten kult był jakby odejściem od tego pierwotnego chrześcijaństwa, które istniało na przykład w III wieku naszej ery, w stronę jakby zapotrzebowania zwykłych ludzi. Jakby ten kult maryjny się bardzo mocno później rozwijał, a żeby czcić narodzenie, no to jest potrzebna oczywiście też matka, którą się czci, tak? Bogini, czy też jakaś śmiertelniczka, która rodzi boskiego bohatera, który ma zmienić świat. I ten kult bogini matki, no oczywiście jest bardzo stary, tak? O ile wierzenia egipskie są bardzo stare, to tutaj można mówić o bardzo takim bezpośrednim jakby przełożeniu, gdyż rzeczywiście Izyda, chociaż była dosyć starą boginią, była czczona w starożytnym Rzymie w czasach chrześcijańskich. To jest mocno udokumentowane. To była jedna z ważniejszych bogiń Imperium Rzymskiego i to nie tylko tych jego regionów, nie wiem, wokół Egiptu, tak? Tylko całego Imperium. Kult Izydy był bardzo, bardzo popularny i obejmował cały region Imperium Rzymskiego. Natomiast kulty innych bogiń, takich jak, nie wiem, Wenus, Hera, tak? Nie były aż tak istotne. W sensie, że ludzie, powiedzmy, no, w okresie pierwszego wieku naszej ery raczej częściej czcili Izydę, Izis, niż Wenus, tak? Niż te starożytne greko-rzymskie bóstwa, tak? I Izys była czczona też dlatego, że właśnie była boską matką, tak? Była matką Ozyrysa, tak? Ozyrysa, który też był odradzającym się zbawicielem ludzkości, bóstwem solarnym, tak? Ozyrys też był bóstwem solarnym, ale myślę, że to nie jest aż takie ważne, no. Ogólnie możliwe, że to była inspiracja do tego odradzania się, tak? I on został rozszarpany przez Seta, który był wiązany z nocą, na strzępy, tak? I później Izyda, jego matka, zebrała go kawałek po kawałku i go po prostu ożywiła, tak? Zapomniała niestety według niektórych mitów egipskich jednego z jego elementów, czyli penisa, tak? Tego nie znalazła, tak? I tutaj Ozyrys ma pewien problem, tak? Jest nieśmiertelny, ale w jakimś sensie bezpłodny, tak? Znaczy, to, może w pełnym sensie, no. Mówię, w jakimś sensie, jako że po prostu nie istnieje, tak? Ale no ogólnie można tutaj się domyślać tego jakby mitu kogoś, kto musi przejść jakiś taki bardzo przykry etap w swoim życiu, jakim jest na przykład bycie rozszarpanym, tak? Bo to jest znacznie częstsze jakby zakończenie historii boskiego bohatera niż ukrzyżowanie, tak? Czy inne rodzaje śmierci. Ogólnie śmierć poprzez rozszarpanie wygrywa, tak? Co może świadczy o starożytności tych mitów, tak? No bo może wtedy ludzie nie mieli narzędzi, się po prostu rzeczywiście rozszarpywali jako jakiś stado szympansów, tak? Więc mamy ogólnie taki motyw śmierci jakiegoś boskiego herosa, boga, półboga, proroka, bolesnej, przykrej, tak? Która jednakowoż później kończy się odrodzeniem, tak? Że znów taki jegomość się odradza, zmartwychwstaje, tak? I dzięki temu niezbyt miłemu przeżyciu staje się przewodnikiem innych, tak? Że pokazuje im, że oni też mogą sobie taką podróż zafundować. No i tutaj Ozyrys, tudzież Orfeusz są najlepszymi przykładami, tak? Czyli klasyczna śmierć poprzez rozszarpanie i odrodzenie się, tak? Później. I bycie przewodnikiem. No i większość religioznawców, takich przynajmniej obiektywnych, dopatruje się, że ten mit ma związek z wierzeniami szamańskimi, animistycznymi, tak? Kiedy uważano, że człowiek musi przejść taki etap jakby symbolicznej śmierci, tak?
czasem nawet związane z jakimiś torturami, na przykład jak u Indian, za, wieszanie za skórę na haka. Niektórzy szamani nawet zakopywali go naprawdę w ziemi tam na 3 dni. Tak. Tam, i on tam jak przeżył, to znaczy, że już jest dobry. No tak, czyli właśnie takie odrodzenie się i to oczywiście było związane prawdopodobnie z obserwowaniem pór roku, tak? Że rzeczywiście ziemia się zmienia, tak? Że najpierw mamy wiosnę, później lato, później zbiory, jesień, tak? A później nagle wszystko staje się martwe, tak? Wielu ludzi umiera w śniegu, z mrozu, tak? A nawet nie w śniegu, bo nawet jak ludzie nie byli przygotowani, to nawet umierali w takich państwach stosunkowo ciepłych, tak? Jak jeszcze nie było ciepłych ubrań, dobrych budynków, tak? To nawet w takiej Italii, czy nawet w Jerozolimie ludzie mogli umrzeć zimna, tak? Zimą. Tak? To pamiętasz Bogdanie w Indiach, nie? W Indiach, właśnie. Też zimnie umiera przy plus 5. No właśnie, 10. Też plus 5 przez cały tydzień, to też może być przyczyną śmierci, prawda? Boże, no to... Nie trzeba być na Syberii, żeby bez niczego umrzeć z zimna, tak? No więc ogólnie to takie przejście zimy żywym było dla ludzi dawniej, myślę, że jeszcze nawet 100 lat temu dla wielu naszych przodków, jeśli mieszkali na wsi, tak? A zwłaszcza 200 lat temu. Było poważnym wyzwaniem, tak? To nie było wcale oczywiste. Zaczyna się zima i spotkamy się wszyscy w marcu razem, znów, w tym samym gronie, tak? Nie było wcale jasne. Jeszcze po drodze był przednówek, czyli tak. Brak jedzenia. Tak, w dawnych czasach wiele osób umierało jeszcze, wiecie, no jedzenie, ale jeszcze ktoś tam zbierał te podatki z jakimiś maczugami, mieczami, toporami, tak? Więc czasem ktoś nawet sobie zmagazynował to jedzenie na kilka lat nawet, tak? Ale ktoś go mógł po prostu okraść na zasadzie spłacania podatków nawet, tak? Nie mówię, że jakaś wojna, tylko po prostu. No dawniej w społeczeństwie feudalnym zbieranie podatków wyglądało tak, że na przykład Karol Wielki z jego drużyną, tak? Jechali sobie i po prostu brali, tak? Gdzie dotarli, to zbierali podatek. Gdzie nie dotarli, to podatków nie było, tak? Nie było żadnej administracji praktycznie, tak? Więc to były dosyć takie brutalne przejścia, a ludzie jeszcze przed Imperium Rzymskim no żyli w jakichś tam swoich strukturach, tak? No, Germanowie czy Celtowie też mieli jakieś struktury. Słowianie przedchrześcijańscy też mieli jakieś swoje struktury, tak? No i oczywiście te struktury, te drużyny, tak? No na czymś się opierały. Musiały jakoś ściągać podatki. Bez administracji to ściąganie podatków było wybiórcze i bardzo brutalne. Tam, gdzie taki podatkobiorca dotarł, no to ludzie raczej nie świętowali. Nie byli z tego powodu zbytnio szczęśliwi. Ruchali, żarli, pili, no mogę. Tak, no. A wsie się wyludniały, no tak jakby armia wroga tam się wyżywiała, nie? No i po prostu w związku z tym przeżycie zimy było niezłym wyzwaniem i stąd prawdopodobnie do szamanizmu, do pierwotnego animizmu przedarły się właśnie takie wierzenia, że trzeba kogoś ważnego zmasakrować, żeby ten ktoś się odrodził. Czy to zmasakrować naprawdę, czy to zmasakrować symbolicznie, czy też zastąpić kimś innym, tak? Bo to też stało jakby za tymi Saturnaliami, że właśnie obierano innego króla, głupca, żeby ten cały pech, te wszystkie klątwy związane z przejściem do nowego okresu płodności i rozwoju spadły na głowę tego głupca, który się cieszy, że raz na 2 dni ma wyżerkę. Dawniej tych kozłów ofiarnych oczywiście składano później w ofierze, tak? Nakarmiono ich, tak? Się cieszyli, że wszyscy ich słuchają, a później... Albo wypędzano na pustynię i tak dalej. No i oczywiście tutaj w micie Jezusa też mamy to odniesienie, tak? Że on też jest przedstawiony jako baranek ofiarny, nie kozioł, tylko baranek ofiarny, czyli on też jest ofiarą, tak? Czyli tutaj jakby ta symbolika rytuału przejścia no jest bardzo silnie widoczna w Nowym Testamencie, tak? Oczywiście ktoś, kto się nie zna na religioznawstwie, może spytać w ogóle, po co coś takiego? No jak się zakłada monoteizm, tak, że Bóg jest wszechmocny, no to po co on zakłada, że w ogóle kogokolwiek należy składać w ofierze jemu, zwłaszcza człowieka? I dlaczego ten człowiek ma być nim, tak? No, w ogóle jest to jakby takie irracjonalne, ale przynajmniej dla mnie, ale jest to po prostu nałożenie się różnych mitów, różnych warstw kulturowych, z których moim zdaniem większość ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy, bo to jest bardzo złożone, tak? I kończąc ten mój wykład dzisiejszy, no chciałbym wam powiedzieć, że przede wszystkim obok tego, że mieliśmy różnych boskich herosów, tak? Moim zdaniem w starożytnej Grecji to byli głównie Herakles, Dionizos, tak? Jeszcze moglibyśmy dodać do tego Persefonę i Demeter, tak? Czyli tą boginię, która została porwana, córkę bogini ziemi, bogini płodności, bogini roli, która została
porwana przez Hadesa do podziemi, też na miesiące zimowe, tak? I w związku z tym zima wygląda tak, jak wygląda, bo jej matka rozpacza, według wierzeń greckich, tak? I nie zajmuje się jakby wzrostem jabłek, drzew i w ogóle czegokolwiek, tylko rozpacza, a Persefona mieszka pół roku w podziemiach, dlatego że zjadła ziarenka granatu, tak? I każde ziarenko, które zjadła w podziemiach u Hadesa, no niestety, czy też Desa, jak mówili Rzymianie, niestety, no sprawiło, że musi zostać w tych podziemiach jeden miesiąc w roku, tak? Czyli zjadła 6 ziarenek, czy tam 5 ziarenek, różne są wersje tego mitu, no i tyle miesięcy ziemia jest bezpłonna, tak? Bo matka Demeter rozpacza, tak? I to były pierwsze takie misteria, w sensie misteryjnym, tak, że jakby droga dla wtajemniczonych przejścia do zaświatów, do nieśmiertelności. I to były misteria eleuzyjskie, które odbywały się obok Aten i w związku z kulturą ateńską jest wiele wzmianek o misteriach eleuzyjskich. I one były właśnie poświęcone bogini Demeter. No i zgadnijcie, co się spożywało jako wspólną wieczerzę podczas misteriów eleuzyjskich. No tak, chlebuś właśnie. Oczywiście placek wyglądał bardziej jako płatek niż dzisiejszy chleb. No i to też właśnie ten zwyczaj, dionizyjskie wino i eleuzyjski chleb, czyli zarówno bóstwo żeńskie, jak i bóstwo męskie. Tutaj akurat genderowcy, którzy wierzą, powinni być zadowoleni, że tutaj się obydwie płcie bóstw zlały w jeden mit. No właśnie, to przeszło do chrześcijaństwa, tak? Oczywiście później mamy w starożytnej Grecji też silne jakby elementy tych misteriów związanych z Orfeuszem, tudzież z Dionizosem, tak? To widać nawet w komediach Arystofanesa, zwłaszcza w Żabach. To jest w ogóle jedna z największych, najlepszych komedii, jaką w ogóle napisano kiedykolwiek. To jest ultra zabawne. Polecam wam, jak nie znacie. No ale jest tam element, jak Dionizos... Proszę? Nie, no razem przeczytać. Filmu nie da się tak dobrego zrobić. Nie, no naprawdę Żaby, nie pożałujecie. Jest polskie tłumaczenie. Bardzo dobre. No i chodzi po prostu o to, że Żaby, no to chociaż to jest komedia, tak, to jest komedia, no to one właśnie pokazują, jak Dionizos schodzi do podziemi, żeby wybrać z powrotem umarłego dramatopisarza i przywrócić go z powrotem na ziemię, tak, bo został tylko nędzny Eurypides, którego Arystofanes szczerze nie cierpiał, czyli to jest pewien element krytyki literackiej, ale najzabawniejsze jest to, że u późnych politeistów Żaby Arystofanesa, moim zdaniem najzabawniejsza komedia, jaką kiedykolwiek napisano, momentami wulgarna i obsceniczna też, no bo to komedie greckie też miały taki aspekt w sobie, była uważana przez ostatnich politeistów za księgę świętą, za swoistą Biblię, tak? Jako że tam się schodzi do tych podziemi. Jest to dziwne i smutne trochę, ale też fajnie, że tak ładny tekst literacki był uważany za świętą księgę, tylko po prostu to tak jakby Monty Pythona zrobić jakimś świętym, nie wiem, filmem, tak? Więc to jest dziwne. Tak, tylko no, rozumianym zupełnie inaczej niż Monty Python by chciał, robiąc te filmy, o ile w ogóle coś chciał. No więc właśnie, więc tutaj mamy właśnie to przejście poprzez Dionizosa, tak? Poprzez odrodzenie się, zejście do podziemi, przewodniczenie w podziemiach i mity starożytnych politeistów, które przetrwały jeszcze bardzo, bardzo długo po zwycięstwie chrześcijaństwa, dopóki ostatni nie zostali zabici, a prawdopodobnie ci najbardziej ostatni przetrwali do XVI wieku i tworzyli epokę renesansu. Ostatnie badania tak mówią, nie? Że tam na jakichś rubieżach Cesarstwa Bizantyjskiego ostatni politeiści się schronili, rzeczywiście rzymsko-greccy. To jest niesamowite, nie? To też świadczy, jak ogromnej siły trzeba było użyć. Czyli do kiedy? Do XVI wieku, XVI-XVII wiek. Jeszcze byli ludzie, którzy autentycznie wierzyli w Jowisza, nie? Z dziada pradziada. Ale jakby gdzie to było? Znaczy, rubieża... Styk kultury bizantyjskiej z kulturą muzułmańską. Takie rubieża, takie miasta jakieś... Gdzieś tam Azja Mniejsza na tak, przykład. Tak, coś takiego. No takie miasta wyizolowane gdzieś tam na pustyni. Badacze dowodzą, że jeden w ogóle z twórców renesansu był politeistą autentycznym, tak? Czyli jak on te różne mitologiczne rzeczy umieszczał, no to było jego autentyczne jakby wyznanie wiary, a nie po prostu nawiązanie czy alegoria, tak? I to jest bardzo ciekawa rzecz do zbadania, tak? Natomiast jeśli chodzi o tych narodziny bogów, tak, no to
No bardzo ciekawą rzeczą jest jakby cała geneza tego wszystkiego, tak? Mieszanie się różnych wpływów z tą boginią matką w tle, która powoli przeniknęła też do chrześcijaństwa, prawda? Bo pierwotni twórcy tej religii raczej nie myśleli o Matce Boskiej, tak? Tutaj jest też ten problem, jeszcze powiem wam na sam koniec, że oczywiście te wszystkie teksty starożytne, greckie i rzymskie, które przetrwały, no były poddane swoistej cenzurze chrześcijańskiej, tak? Czyli tak te teksty religijne, które nie służyły niczemu, zdaniem chrześcijan, zdaniem nowej religii, tak? Ja to też nie wyrzucam aż tak bardzo, tak? Bo nie jedna nowa religia by zniszczyła ślady dawnej religii, już bez przesady, nie oczekujmy tutaj niczego więcej, tak? Rzadko bywa odwrotnie. No to po prostu te teksty były niszczone, tak? Na przykład w Bizancjum zniszczono mnóstwo tekstów, a te, które zachowano, przekomponowano, na przykład komedia Arystofanesa zostały odarte z ich politeistycznych elementów, tak? Ale jako, że Bizantyjczycy, w przeciwieństwie do tego, co się stało z Cesarstwem Zachodnim, tak, do tych resztek, znali Grekę, tak, i często byli dobrze wykształceni, to oni umieli tak to dobrze zrobić, że do dzisiaj badacze literatury greckiej nie są w stanie stwierdzić, gdzie mają do czynienia jakby z korektą tekstu, z jakimś wycięciem fragmentu, a gdzie mają do czynienia z tekstem oryginalnym, tak? Tutaj jakby pozostają wątpliwości. Także te wszystkie mity, które wpływały na chrześcijaństwo, zostały w większości wykasowane, tak? Zostały w większości zniszczone. Natomiast zachowały się po prostu pisma politeistów, zachowane jakby w polemikach Orygenesa czy świętego Augustyna, i nawet pisma świętych ojców założycieli, tak, chrześcijańskich, którzy no jakoś reagują na ogromne podobieństwo mitów politeistycznych dotyczących właśnie ofiary z półboga, tudzież z Boga, z Syna Bożego i odkupienia do chrześcijańskich wierzeń, tak? Już nawet sam stosunek do Bożego Narodzenia, że pierwsze zapisy o Bożym Narodzeniu nie dotyczą tego, że to jest pogańskie święto, że w ogóle nie należy go obchodzić, tylko dotyczą tego, jak obchodzić to po chrześcijańsku. Rozumiecie? Czyli ogólnie to dopasowanie się do dawniejszych kolei, do dawniejszych tradycji jest bardzo mocne i obecnie jest krytykowane przez jakichś ewangelikanów, tak? Którzy szukają takiego bardzo, bardzo takiego pierwotnego chrześcijaństwa, które być może nigdy nie istniało, takie jak oni sobie wymarzyli. No i pod tym kątem ostro atakują katolików, tak? Którzy jednak nie mają nic przeciwko obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia. Tak? Tak. Ale może... teraz atakują nas z kolei, że my na przykład choinkę mamy. Że ateiści mają choinkę, a to jest takie strasznie chrześcijańskie. I czyli tam, no nie wiem kto tam, no nie wiem, Miller czy tam ktoś tam ma choinkę, czyli jest kryptokatolikiem albo coś tam. No choinkę znacznie ostrzej krytykują nowi protestanci, którzy dopatrzyli się w Starym Testamencie tekstów, że nie należy czcić drzew. Dosłownie, nie? Że to jest wręcz bluźnierstwo czczenie choinki, tak? Natomiast umieszczanie jakichś gałązek w domu właśnie podczas świąt, niekoniecznie tylko tych, nie? Na przykład w Słowiańszczyźnie było, że wierzchołek świerku się odcinało, tak? I się go wieszało, upowały jakby odwrócone. Do w sumie wyglądało jak choinka już praktycznie, no bo co to jest wierzchołek świerku? No, jakby... to jest jeszcze coś. No, także ogólnie to takie dekorowanie domu, no co mogło być w takim zimnym klimacie zielonego, ładnego w zimie, tak? W grudniu. Tylko, ale tylko właśnie nie zrzucało liści, tylko te iglaki nie zrzucały. Czy one przenosiły życie w nowy rok. No, no i tutaj wam powiem też pokrótce, że to nie jest prawdą, że to jest zwyczaj XIX-wieczny niemiecki, który został zaszczepiony u nas, tak? Nie jest prawda, bo Słowianie już dawniej używali właśnie świerków, żeby sobie przyozdobić podczas przesilenia zimowego swoje domy, tak? W trochę inny sposób niż choinka. Nie wieszali na tym bombek, jakichś wstążek, kokardek, świeczek. Ale szyszki dojrzewają świerka w zimie. No tak, tak. Nazywałem szyszki, to one w grudniu dojrzewają. Co też miało pewne znaczenie, że to żyje, tak? Że no, to żyje właśnie, że się rozwija. Jedyna roślina, która dojrzewa w grudniu. Nie ma żadnej rośliny w naszym klimacie, żeby w grudniu dawała nasiona. Natomiast dla takich prostych chłopów, którzy przymierali głodem na polskich wsiach, większość ludzi wtedy przymierała głodem, tak? To była naprawdę tragedia przeżyć zimę, nie? To był taki obóz koncentracyjny, tak? Żeby dotrwać do wiosny, tak? Umierając z głodu, nie jedząc, tak? Oszczędzając.
chorując, tak, no to jakby to przesiadanie, no to dawało ludziom niesamowitą nadzieję, tak, że rodzi się wiosna powoli, tak, że jeszcze kilka miesięcy i znów będzie ciepło, znów będziemy mieć coś do jedzenia, tak. Nawet jakby to miała być świeża kora, którą się obgryza z młodych drzewek. No, przepraszam, że tak brutalnie to mówię, ale tak to wyglądało niestety, nie? No bo zapolowanie w lesie to też oczywiście od razu kara śmierci. To było w całej Europie, tak? Jak jakiś chłop chciał jakoś ratować swoją rodzinę, umierające niemowlęta i szedł do lasu, żeby coś upolować, no to wtedy jak go ktoś złapał na gorącym uczynku, no to kara śmierci, tak? Tracono, bo lasy były własnością króla. Zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzynę, nie? To też kara śmierci. No to też, kara śmierci z dwóch stron, zarówno ze strony zwierzyny, jak i tych, że tak powiem, pierwotnych ekologów, tak? Można tak powiedzieć. Zieloni. Myślę, że dziesiątki tysięcy osób zmarły w brutalny sposób tylko dlatego, że sobie upolowały jakiegoś królika w lesie, bo umierali z głodu, nie? Tak mówimy o inkwizycji, nie? A to też nie było związane z religią. To też było bardzo brutalne, prawda? Tak? Ponieważ trochę już trwa to nasze spotkanie. Zacząłeś od tego, że obalanie takiego tej krowi No to jest beznadziejne ten Zeitgeist. Chodzi o to, że bardzo dobrze to zrobiłeś, chociażby dlatego, że na samym początku jak jeszcze naszym szefem był Rusyniec, on był zachwycony tym filmem, w ogóle to nas nawet zaleca. A to cały czas są nowe te filmy, nie? Dokładają. Tworzyć, jak na tej bazie tworzyć jakąś pewną wizję racjonalizmu. Wydaje mi się, że właśnie to jest to, co powiedziałeś. My powinniśmy w naszym racjonalizmie obalać pewnego rodzaju mity, właśnie wynikające z pewnego rodzaju podejścia do sprawy, że takie jakieś są teorie spiskowe, czy cokolwiek właśnie tutaj jest, to chodzi o te mębi, czy inne rzeczy. Czy w przypadku Zeitgeista od zamach na WTC? Ale też taka Zeitgeistowska. Ale to jest jakaś inna z teorii spiskowych, która zespół, który z Krakowa, który już odszedł, jakby chce podtrzymać, że my właściwie funkcjonujemy w takim spiskowym systemie i nie dlatego tak funkcjonujemy, jak funkcjonujemy. A oni chcieli nas uwolnić i stworzyć jakąś taką... No, czystą. Chodzi mi o to, że nie, ja nie dlatego, żebym jakąś teorię chciał stworzyć. Chodzi o to, że to są rzeczywiście rzeczy, które bardzo ciekawie przedstawiłeś właśnie na bazie różnych innych religii. I myśmy tutaj w dyskusji odnosili się do naszych wewnętrznych jakichś polskiej rzeczywistości i słowiańskiej. Wydaje mi się, że ta dyskusja chyba nie powinna się kończyć, ona powinna trwać, nawet jeżeli byśmy w przyszłym tygodniu spotkali na drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia,